Wszystko na ostatnią chwilę. Kocham tak robić. Nigdy się nie nauczę robić tego inaczej, jak jest. Dobra. A co my tu mamy w ogóle? A jest to swobodzenie, czyli... Chyba zamek łamany na fortece. Cześć Sebastianie, cześć Sylwia, witam, witam. Albo niż żyje król, czyli kampania nieumarłych. A badabim po kolei od lewej do prawej, nie będziemy się bawić. Co my tu mamy? Dwa archanioły, dwóch tytanów, 10 tysięcy złota, bogato. Oswobodzenie. Umocniliśmy nasze pozycje w Radii, ale kraj jest niemal doszczętnie zrujnowany. Zaczniemy od oswobodzenia stolicy, nie zatrzymamy się, dopóki ostatni na jej stanie puści naszych granic. Aby wygrać, musisz zdobyć Sedwick, czyli odbijamy naszą stolicę. Poczeka jasnowite wypełnienie jego misji pozwoli się przenieść nagody do następnego scenariusza. I to jest na razie jedyna misja, która jest dostępna, jeżeli dobrze widzę. Albo... Archanioły zdają mi się silniejsze niż tytani, z drugiej strony tytani są jednostką zasięgową i się zastanawiam, czy nie będzie lepiej. Bo nie jestem pewien, z jakim zamkiem zaczynamy. To wygląda jak kampania z zamku trochę, ale... A jeżeli zamku, to archanioły to jest też nieco lepsze, bo nie negują mi tajemnic za modale. Wezmę archanioły. Raporty wywiadu informują, iż oddziały wroga zabarykadowały się w Stidwick. Wszystkie drogi do stolicy są zablokowane, a posiłki dla wroga docierają podziemnymi tunelami. Armie operujące dotąd na zachodzie spotkają się z nami na polu bitwy. To wszystko, co mam do powiedzenia. Nie spoczniemy, dopóki stolica królestwa nie znajdzie się w naszych rękach. Czyli nie spoczniemy, jeszcze długo znajdziecie. Cześć, Patko, witam, witam. Wczesne raporty szpiegów wskazują na to, że wojska z Niegono i Afolu umocniły swoje pozycje w dolinie Stedwick. Jako, że wszystkie przejścia na lądzie są zablokowane, posiłki muszą być dostarczane poprzez podziemne tunele. Aby wejść do doliny, będziesz również musiał znaleźć przejście, którego używają wrogowie lub znaleźć drogę wśród gór. Czas na dobre wiadomości. Mam poparcie brakady. Jeżeli tylko uda nam się dotrzeć, otrzymam także pomoc od Avli. Nie ustąpiłem do Pisadu i nie zostanie wyzwolone. Nie obchodzi mnie, jaki mogę San Diego. Mam wrażenie, że to jest coś, co też miałem regularnie bite. O, czyli mamy też... Też mamy fortece. Czyli mamy dwa różne zamki. Całkiem miło z ich strony, że dają nam taką różnorodność. Daje mi to też motywację, żeby używać bohaterów z tego zamku, tylko nie mogę wykupić żadnego bohatera, który jest z fortecy, niestety, więc spróbujemy pobiegać bohaterką z zamku, ale pozgarniać rzeczy tutejsze, że tak to ujmę. Dobra, tutaj widzę, że mamy portal, którego nie możemy niestety używać, więc służy tylko jako bonus do przyrostu jednostek. Czy gdzieś tu mamy... Nie wygląda, żebyśmy mieli gdzieś bardzo w pobliżu te taki... To jest tak. Zakręty pierścień. Na tataku mi najbardziej zależy, bo pierwsze budynki zużywają zauważalnie więcej drewna niż rudy. Więc bez rudy jeszcze się obejdziemy, bez drewna nie ma szans. Zwłaszcza jeżeli chcemy sobie jakiś tam przychód zapewnić. Dobra, tu machniemy kuźnię. Tutaj w programie są lepsze. Nie jesteśmy jakoś bardzo bogaci w zasobach na to, że mamy dwa miasta i trochę mnie to niepokoi.
Ja w sumie jak mam 23 rody, to chyba mogę sobie pozwolić na dodanie kapitę. Przynajmniej się. Oni będą chcieli się. No w sumie czekaj, ja mam tych. Ja mam Archanioły, więc dlaczego mogę wygrywać z tego typu grupkami? To pytanie, czy to mnie nie będzie blokować od przeciwników, którzy mogliby mnie chcieć jakoś szybko atakować. Dobra, zbudujmy wieżę gryfów, tu zbudujmy targowisko dla przechodu. Osoba znajdowanie drogi. Mogę powiedzieć, że może mi się przydać, jeżeli będziemy mieli jakieś te, jakieś trudniejsze tereny, ale jednocześnie nie wiem, czy będą, więc takie zakładanie na stepan może być trochę niezbyt optymalne. Spróbujmy pozwiedzać na zachód na razie bardziej. Tutaj Sardela. Wydaje mi się, że nie zdążę w tym tygodniu zabić sensownego przechodu, niestety. Bo tak, sam tutaj nie wybuduję, bo nie mam drewna. Tu mogę budować kuźnię co najwyżej. Tutaj bym chciał jeszcze jeden budynek do jednostek albo do przyrostu jednostek, więc damy radę. Ci, którzy przeżyli obrażenie Stradwick, twierdzą, po śmierci króla Grefenharta, rządy Verathii przypadły Morganowi Kendallowi, generałowi sił Verathiańskich. Tylko twierdzą, że generał został schwytany podczas walki. No nie wiem, ja pamiętam, że on sobie po prostu wziął i wybiegł z zamku, jakby nigdy nic. Krążą pogłoski, że ich przetrzymywałem w więzi na północnym zachodzie. Damy prosim było powołanie tego błyskotliwego przywódcy. Jeżeli miałbym taką możliwość, to czemu nie? Ożywieńcy uciekają, spoko. Jest mi to na rękę. Drugi tarczek jest mi tym bardziej na rękę. Tak samo jak teraz jeszcze tak. Spodobajmy zamek. Teraz nie wiem, czy nie będę czego zmieniać w innym kapitu. Prorok potrzebuje statuetki szczęścia. Mam dziwne wrażenie, że ta statuetka wspomniana nie grazi mi zbyt szybko. Zaczekam na ten, na kapitol. Zbudowanie dalszych jednostek. To jest jak najbardziej do pobicia, tylko nie jestem pewien, czy chcę to pobić. Na razie chciałbym najbardziej sobie odbudować jakąś bazę, żeby móc na spokojnie operować w tym regionie. Dobra, dajcie kapitał i możemy dalej odbudowywać golem. Parła z liszy, to jest do wygrania. Pytanie, jak one są podrzucane, bo jak są pojedyncze, to będzie paskudnie. Pewne. A dobra, jest najlepiej, jak mogło być chyba. Stratę trzech łuczników, ale nic nie szkodzi. Zgarniemy sobie z tego pierścień, który nam daje jeden klejnot dziennie. Ale jestem dalej, witam. Magia wody, czarteleria. Magia wody. Dobra, chciałbym, żeby Christian na razie pobiegał i poczyścił wszelkiej maści kopalnie, nie kopalnie. Zbierz gremliny. Bo tak to mogę iść to najwyżej tam, gdzie są ci, gdzie są krzyżowcy w tej chwili. Co nie do końca jestem, na czym mi zależy. Gryfy mogą ulepszyć, nagi mogę spróbować. Nie jestem jeszcze pewien do końca, jak oni oczekują, że ja będę utrzymywał te dwa miasta. Biorąc pod uwagę, że nie widzę tutaj póki co niczego innego, co mi daje przyrost złota. Nie wydaje mi się, że było możliwe utrzymanie dwóch miast w ten sposób. I to mnie odrobinę niepokoi. Zobaczmy partnerstwo.
Krystian będzie bardziej takim wojownikiem i chciałbym, żeby jego jednostki były silniejsze niż jej magia. Magia będzie bardziej dla niego wsparciem. Gdzieś jeszcze był wiatak, tu jest wiatak. O, anioły, doskonale. Wszystko fajnie, gdyby nie to, że nie stać mi prawie na nic. Na pewno chcę sobie kuszników rekrutować i na nic więcej nie stać. Dobra, weźmy do krzyżowców. Zobaczę. No właśnie, parę kryształów będzie. Czy dać najnowszy, czy najpierw wszystkie budowy o złote? Ja się stałem na początku na tyle, na ile się da złoto ogarnąć. A jak już mam maksymalny przyrost złota, to te jednostki. Bo mam wrażenie, że dużo ciężej jest mieć złoto na jednostki, niż potem budować jednostki. Ale to może takie tylko moje wrażenie. Dobra. Spróbuję sobie polepszyć tak fortecę. Bo tak, wydaje mi się, że Christian może tutaj zwiedzać przez chwilę. Generalnie, a Adela powinna być w stanie z jednostkami z fortecy poradzić sobie z garnizonem. Mnóstwo Gorgon. To brzmi jak absolutnie okropny pomysł. Zwłaszcza mając w pamięci to, co ostatnio miałem z Gorgonami. Grupa elfów, jasne. Obserwatorzy się nie boją. Ulepszone nerki, dobra. Czyli całą fortecę mam ulepszoną poza tymi... poza tytanami, których jeszcze w ogóle nie mam. I nie mam też zamku. Używano to zwłaszcza, żeby sobie budowę na hajs ogarnąć. Ma to sens. I wydaje mi się, że jest efektywniejsze niż moje, o tak powiem. Dobra, rekrutujmy sobie trochę. Ewidentnie trochę mniej niż bym chciał. A z tym co mam, powinienem być w stanie iść na tamten garnizon. Chciałbym już najwyżej, że tak jest. Chciałbym też wiedzieć, że tu gdzie idę właśnie jest jakieś kolejne miasto. Czy to w ogóle nie jest ta sama mapa, którą mieliśmy, jak mieliśmy kampanię diabłami? Tylko, że tak jakby odwrócona, że teraz to my jesteśmy po stronie atakującej? Znaczy po stronie tej, gdzie wcześniej były te, gdzie wcześniej były wojska broniące, o, może ten sposób. Czekajcie, może lepiej będzie tak to zrobić. Ok. No tutaj są podobne zmiany. I guess. Pewnie jakieś zmiany drobne wynikające z tego, że coś tam zdążyli już zrobić ci, którzy atakowali. Zaczekajmy, może będę w stanie do kogoś podejść? Chyba nie. Oh well. Bank. Bank. Yep, zdecydowanie nie będę. Nie przejmę łucznikami chyba przedem, ale... jestem. Ja dobrze pójść tutaj zabiję. Nice. Wait. Wait. Drobne straty, ale nie jakieś bardzo poważne. To muszę jedną rzecz zerknąć. Pozwoli przenieść nagrodę do następnego scenariusza. Myślałem, że było może napisane coś o tym, czy bohaterowie przechodzą, czy nie. Bo tak to nie mamy tak naprawdę nic napisane w tej kwestii. Chciałbym przenieść trochę
Siarki na drewno, trochę kryształów na drewno. Bo chcę mieć arenę walki następnym tygodniem, żeby już przyrost ze sobą na siebie. Zróbmy tak. Najwyżej. Czyżby Anunnaki było? Zwłaszcza, że ja nie mam tego. Nie mam księgi magii. Czas to naprawić przy najbliższej możliwej okazji. Jest siódmy dzień. Ty masz dwa wiedzy, więc możesz sobie odpocząć. Upiorek chcę dołączyć. Trzy miasta plus nieumarli gryzą się za bardzo, więc podtrzyma się od takich niemądrych rzeczy. Jadolnik wraca po jednostki znowu. Bo akurat jest miesiąc, wie czy jajcy się próbowali. Dobra. Krystian też wróci. Teraz jak będę miał... dwa... Znaczy, mam jedno dodatkowe miasto. To powinien być w stanie nieco lepiej utrzymać, jeżeli chodzi o przychody. Powinien się bać Dessy, prawda? To wygląda jakby powinien się go bać. A więc i tak muszę wrócić, więc jeżeli on stwierdzi, że chce się ten obić, to nie jest tak, że mam wiele do gadania. Zaraz zobaczymy. Tak, chce się bić. Pewnie ma czym. Zdecydowanie ma czym. No i ma też wyższe staty ode mnie. To nie wygląda dobrze. Dużo ma tego. A ja mam dość mało magicznych rzeczy, które mogłyby mi pomóc. Spróbuję mu wyrządzić jakieś szkody, przynajmniej drobne, w tej turze i zdawać uciec. Znaczy, uciec, poddać się, bo chciałbym Arkanioły zachować. Behemota na pewno mogę zabić w tej turze. Zabijam mu Behemota i pytanie, ile mnie kosztuje poddanie się. 20 tysięcy, dużo. No ale jednocześnie był to mój najsilniejszy bohater, więc powinienem chcieć go zachować. Na tyle, na ile to możliwe. Tylko to znowu oznacza, że mój przykup jest trochę skopany. I co ja mogę z tym zrobić, to jest dobre pytanie. Mogę na pewno posprzedawać rzeczy. Bo to jest było targowisko, right? Tak, jest magazyn zasobów. Więc jeżeli jest, to teoretycznie mam teraz dość rozsądne ceny. Chyba wciąż nie na tyle, żebym mógł dużo wykupić, ale... jakoś trzeba sobie radzić. Dobra, Krystian na razie niech to jeszcze zostanie, bo nie widzę innego źródła pieniędzy w tej chwili. Czy jeszcze chcą dołączyć? Jasne. Pozbędę się tych puszników. Myślałem, że może jeszcze któraś armia będzie chciała. Ale chyba nie tym razem. To zostań. Czy to jest Dessa? Czy ta to jest Dessa? Będę próbował z dnia na dzień sobie jednostek dokupować. Cześć sobie, witam, witam. Jeżeli on podejdzie jakoś bardzo blisko, to będę wtedy się martwił. A na chwilę obecną tak naprawdę jedyne co mogę to myśleć o tym. On chyba nie chce się zrobić, bo mnie dodatkowo. Dużo mnichów jest do wykupienia. 15. Tutaj też uciekają. Właśnie pytanie, czy oni tutaj mają coś więcej. Chyba kolega już przede mną ucieka. To jest duży plus, bo to chyba sugeruje, że może się mnie bać. Mam jedno zasadnicze pytanie. Skąd ja mam właściwie dać pieniądze na te
anioły w tej misji? Mnie w tej chwili nie stać na utrzymywanie armii z jednego miasta. Ach, on chce się bić. Jednak. Interesujące. Że w tej chwili już wydaje mi się, że ja mogę się bić tak naprawdę. Jeżeli odpowiednio defensywnie to rozegram. Wiesz co? Albo nie, nie wiem, raz. Wam dam blesa. Tylko właśnie pytanie, co ja chcę odstrzelić teraz? Wystańcie może... Nie, do siebie będzie. O, wystańcie tutaj. Strzałka w anioły. 14, 20, okej, czyli zabiję. 166, 228, powinno zabić. Nice. 133, 222. To powinno zajdzie kolejk między 3 a 5. Tak, czy się opłaca? Powinno. Zabiorę 3. Trochę mało, ale przeboleję. Ach. Tak, zawsze mi zabiorę raczej archanioły i trochę mnie to nie boi. Albo nie będę odkrywać archaniołów, to też taki na rękę. Czekaj, strzelaj w gryfy. Strzelaj w gryfy, więcej strzelaj w gryfy, czekaj. Czekaj, właśnie, bo oni już tutaj będą podchodzić. Wy się bronicie to na pewno. Bo nie chcę ci odstrzelić teraz. 10 do 400. Powinni zabić. Yep. Gryfy zawsze kontratakują, więc raczej nie ma sensu się w niej bić. Ale mogę tak zrobić. Wygląda wygrywalnie, bym powiedział. Więc aż dziwię się, że jaj mnie traktowało w tej sytuacji. Bo to nie jest tak, że ja ich zaatakowałem, to oni mnie zaatakowali. Łatwo? Mistrz artylerii, płatnerstwo. Łatwo. Okej, mam boty. Bo zastanawiałem się, czy coś pominąłem, ale już się widzę. Już wszystko jest okej. Wrócę się po kolejne jednostki. Akurat teraz będzie nowy tydzień, to będzie można skorzystać. Grupa Minotaurów, nic strasznego. Bo generalnie w obu miastach już widzę, że mam wszystko do przyrostu, to się da jako taka, więc... tak naprawdę jedyne to w tej chwili pozostało mi czekać co najwyżej na te... na pieniądze, tak zwane. Dajcie mi stajnie. Boli mnie to, że mogę mieć tylko zwykłe anioły z miasta. No ale trzeba handlować z tym, co się ma. Kilka celnik i muszę go pilnować. Mam nadzieję, że wyjdzie jak najlepsze. Czy jakaś szansa, że oni się już zaraz nadala? Mam nadzieję, że nie jakaś specjalnie duża. Adelowe się po jednostki bez. A ty mi zacznij zwiedzać te rejony. Smoki pilnują. I to dużo smoków pilnuje. Przejście do podziemi. Pozytyw jest taki, że to oznacza, że oni mnie nie mogą tam za bardzo złapać. Widziałem gdzieś jedno
czy jednostkę bohatera. I zastanawiam się, czy to było tu, czy to było po stronie Adeli. Jeżeli to było po stronie Adeli, to już tego nie widzę. Związały tak. Wydaje mi się, że Akadela sobie pogarnia. Czek, tu jest miasto. Względnie silnie bronione, ale pewnie też jeden. Adela, jak sobie kupi jednostki, to będę chciał zaatakować ten skarbiec, na który tam jest. To jest siódmy dzień, to też zaczekam na następny dzień wtedy chyba. A ty zaatakujesz teraz. Widzę, że nie mają tego. Nie mają stodeli, więc mogę w miarę rozsądnie się bić chyba. Zwłaszcza jeżeli będę robić takie niemądre rzeczy. Nie mam blinda? Nie mam blinda. Szkoda. Przydałby się na kuszniku. Bo kusznicy to w tej chwili mają największe zmartwienie chyba, a potem będą kapłani. Czekaj. Strzelaj kuszników. To za 40, trochę mało. Broń się. To zostawi jednak kapłana. No uciekajcie. Aby hitem na mnie niezły. Aj, anaki. Bo nie wiem, przyspieszyć się krzyżowców najpierw. Mógł to być mój błąd. O, come on. Wait. Au. Wait. Co? Jak to jest ze speedem? Okej. To dobrze, tak. Zabijemy greffę. Się brońcie. Dodatkowe w sumie. Spadło całkiem dużo jednostek na ten moment gry. Nie spodziewałem się, że będą mieli cash tyle. Macie 246. Aż się zastanawiam, czy oni przeżyją jeszcze. No i się, że mogę tak zrobić, będzie ok. 206, zdecydowanie mogę. No anioł, nie stracił jeszcze nawet po HP, znaczy archanioły. Mistrzowska magia wody. Ty nie masz mądrości, prawda? Nie masz. Nie jesteś mądry człowieku. Mistrzowska magia wody daje obszarówki, to jest mi bardzo na rękę. Dobra. Kończmy turę na razie. Macie tu stajnie, których absolutnie nie pogardzę korzystać. A nie, zamienię, bo nie mam ten miasto tu na gryfy. Right. Bo ja zamiast gryfów mam elfę. Oj, ten miasto chyba jeszcze mieli jakieś miasto gdzieś tutaj właśnie. To może je jest warto ogarnąć. Nie mam tej kasy, doskonale. Czas to naprawić. Yep, było tutaj. Ale diabły już mają. Czy powinien się go bać? Zwłaszcza, że jest to zamek. Gdyby to nie było w zamku, to bym się nie bał. Jako, że to jest w zamku, to trochę się boję, powiem szczerze. Jolo? Czy nie Jolo? Wydaje się, że mam za mało jednostek na YOLO. A nie jestem pewien, czy mogę sobie pozwolić na robienie jakichś ogromnych strat. W tym momencie przynajmniej. A nie będzie tam na 140 gwarantowane.
come on. Dlaczego tacy jesteście? Logistyka zawsze w cenie 6000, lepsze 6000 niż 0, to na pewno. O, chce się ten robić. Ja bałem się, że maczy. Co to kurwa ma być? Jakie kurwa 8? Jesus. Ogólnie ma strasznie dużo tej armii. O my Boże, ale mnie udupiło z modelami. Nie widzę tego czasem. Jeden. Czekaj. Siedem, okej, czyli to zabije. Long. Jakby coś teraz te diabły w następnej turze wstają i muszę mieć to na uwadze. Ograniczyć walce wręcz 576-80. No dobra. Speed up najpierw. Wybaj nic nie traciliście. Wait. Ja nie mam many swoją drogą, żeby jeszcze zbindować się na diabły. To jest mi mocno nie na rękę. Bo one w kogoś wlecą i mi spuszczą w pierdol. Energia z diabłów, zabiję jednego, oni pewnie mi zabiją wszystko. Jako, że nie, nie chcę czegoś do wyzwania z manu, chociaż bleta strzela. I zaatakuję. Yep, to jest dokładnie to, czego się obawiałem. Strzelaj w walce diabły. Ty się broń, ty tutaj idź. Broń. 111 akurat idealnie jednego zabije, niby. Ty się przesuń. A przesuń się taki chuj. Myślałem, że będą podejść przyrzutami, ale idealnie mnie zablokowali. 110, pasy 93, broń się. O, come on. Chyba wygane. Po raz kolejny pytanie, czemu oni chcieli mnie atakować, ale... Jest no jak ty, tam też nie wiem, czarnych smoków. Monka jest. Ale czekaj, czekaj. Oni jak debile wyjdą. Akurat mogę sobie wejść, podbić sobie moc magiczną. Przeczekać turę dla manny. A ty pójdziesz dalej. Ale teraz Christian kategorycznie wraca po tą. Po manę. Znaczy po manę, po armię. Bo trochę za dużo straciłem. I gdzieś widziałem bohatera. Tutaj jest. To jest bohater Citadeli. Lepsze bym sobie anioły. O, oh, baby. Doskonale. Mnóstwo roków. Roków się nie boję. Jest szósty dzień. To też nie ma bardzo dużo zasobów do sprzedania. Tych tak naprawdę nie korzystam.
Wszystko, co nie jest pieniądze, może iść na sprzedaż, bo Kleinatów potrzebuje dla Tytanów potencjalnie. Ale wszystko inne w Kleinatów trochę też mogę sprzedać. Jeszcze trochę? O, tyle. Wysyłam maila na pocztę, a nic nie dostaje. A co jeżeli to nie jest mail od Twitcha? Oczywiście, że mi to dojeli, ej? Ja. No i to nie jest jakoś bardzo silna armia, I guess. Więc jest do wygrania raczej. Mnóstwo jednorożców, a to nie, a tej grupa Himmel. Grupa Himmel dużo rosyjskiej. Czemu oni właśnie się ładnęli? Te skurwy syny ładnęły mi się też przed nocem. O, puste miasto. Znaczy puste, neutralne. Onks? Ależ oni się uwzięli, żeby się bić, no kiedy nie powinni. Znaczy, tutaj stwierdzenie, że nie powinni, może być lekko na wyrost, ale to zobaczymy. Zwłaszcza, że no właśnie, on jest magiem i ma trochę jednostek. Też. Dobra. Ty ich nie zrobisz, ty możesz strzelić. Nie. No jeszcze, że nie jestem pewien, czy ja to wygrywam. Tak śmieszkuję, ale nie jestem pewien. Tutaj 1000, tutaj 1900, a tutaj 1800. Czekajcie, 1900. Harpie chyba najpierw zabiję. Harpa, ulala. Yep. Kory. Się bądź się zaraz. Się 180 tylko. Trochę mało. Au. Ale wyjdzie na to, że ja naprawdę tego nie wygrywam. Znaczy, żeby nie było, zdaję sobie sprawę, że archanioły są silne i w ogóle, ale mogą nie być aż tak silni. Dobra. Zwalą mi zaraz tą balistę. To nie jest jeszcze coś wygrywałem. O, skin. Się stawiam. Czy wydajesz 1100? To chyba jest najbezpieczniejsze rozwiązanie. A, uciek. God damn it. Szkoda. Jakby nie uciekł, to mógłbym wskreślić sobie część jednostek. Tak, myślałem, że nie ucieknie. Dobra. 116, o mój Boże, ja dużo dostaję. Trzeba było... Właśnie mam wrażenie, że gdybym wtedy wcześniej ten pożałował, bo bym z ten... archanioły by za mocno obrywały od czegoś. A tak, to tutaj stracę dwa archanioły na ataku, coś czy? Znaczy, mogę zawsze... Na przykład... Wyprzykręta ziemia? Interesująca. Dobra, stracę jeszcze jednego. Albo i nie. To już w sumie 3 HP. Okej, nieważne. This is fine. Daj zaatakuj ten zamek bez... O mój Boże. Moje morale. Tylko nie to. O, koledzy to idioci. Hmm.
Może wyrażam się zbyt mocno negatywnie, ale za każdym razem widzę, że AI mające strzelający zamek otwiera mi mury, to jest takie. Czemu mieliby to zrobić? Why would they go and do that? Zaawansowane finanse. A, mam to ratusz, nice. I mam dużo puszników potencjalnie. Czy potrzebujesz many? Nie, aż tak, więc podwiedzam sobie okolice. Dobra, ale teraz jak już mówiłem, kolega wraca po armię. Magia powietrza. Każda magia mi się przyda. Tutaj pewnie jest uwięziony generał. To nie jestem pewien, czy chcę go odbierać taką armię jaką... Skąd ona się tam wzięła? Nigdy być nie grał na maksymalnej prędkości, to na jakiejś normalniejszej, sensownej, to jest pewnością zobaczył. Pewnie tak. To ludzie uciekają. Są grupa diabłów. Na, czuję tam na razie. Chwila, bo tutaj kolega coś kombinuje. Czy to miasto ma jednostki? Jakiś tam ma. Wypukuję tylko po to, żeby oni ich nie mieli. Niech to sobie leci. Nawet nie chcę na to patrzeć. Znaczy ja tego nie wygrałem w żadnym świecie. To nie wydaje mi się, że to jest negatywalne. Więc po prostu wolę popatrzeć. A... Wydaje mi się, że sam dużo większych strat bym mi nie zadał. Zwłaszcza jak to jest 1 kapa i 9 puszników tylko. Żeby zakrywać wszystko z miasta. Kojarzę, któraś z dalszych części, nie wiem czy nie przekręca czwórka to miała. Względnie ten. Zgadnie może też być tak, że Heroes tak jak mówisz HD mają to, ale pod przyciskiem i nie jest on napisany nigdzie. O mój Boże. Przeraży mnie to, że to jest na tyle względnie bitwie. Co my tu mamy? Tutaj jest rzeczka. A podal krzaczka. Cześć Axis. Czy tam się nie dało kliknąć na ikonkę fortu? Gdzie ikonkę fortu masz? A! W ten sposób, okej. Okay. Ale to rzeczywiście jest dobrze wiedzieć, będę pamiętał na przyszłość. Dobra, kolego. Wiem, że było fajnie, ale tak jak powiedziałem, było. To nic nie sobie. Bonk. Wiecie co, aż tak wie. To nikt nie zabije. Bonk, bonk. Uciek ku zaskoczeniu absolutnie nikogo. Okej, to jeszcze raz jest nowy tydzień zaraz. Trochę zdałem, on zaś tak. No mogę sobie ulepszyć kilka magów. Nie, żebym spodziewał się, żeby miała być bardzo przydatna, ale... wiecie, on musi wejść. To jest zawsze dla mnie trochę dziwne, że bohater musi wejść fizycznie do miasta, żeby móc ten mieć tajnie, które jest w tym mieście. Znaczy w sensie, że muszę wejść, kliknąć na miasto, nawet jeżeli bohater w nim jest. O, o to mi chodzi. To wygląda jak te przyczyny, w tempie taktycznym.
Bo boję się tego, ile oni tego będą mieli, szczerze mówiąc. Boże, stresuje mnie to trochę, powiem szczerze. Że oni tak to chwila przychodzą i wychodzą. Osoby? Ale tutaj. To nie działały. Jednocześnie nie czuję, żeby było mnie stać na walczenie, na bieganie na przykład 5 bohaterami. A to trochę wydaje mi się, że jest rzeczą. Hand guess, którą byłoby tu dobrze robić. Nie, cały czas mam wrażenie, że robię coś nie tak, jeżeli chodzi o ten, o przychód. Że powinienem mieć większy przychód, a go nie mam. Bo ja tak naprawdę nie jestem w stanie utrzymać 2 miast regularnie 4. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie. No logistyka. Chodź tu, żeby ktoś tu przypadkiem sobie znowu nie wszedł. No bo nie idźmy spuścić piedo. Co tam koleżanka dobrego ma? Nic. Dobrze. Powiedziałbym, że bardzo dobrze. Ja mam Chain Lightning na fizycznym bohaterze. Rzecz absolutnego piękna, tak zwana. A. Ten speedup nie ma aż tyle speeda, ile bym chciał. Nieważne. Wszystko wykalkulatorowane. I ucieknie. Ej, nie uciekła. Głupia szluły 2. Gdzie ten Emoandl poszedł? To mnie zastanawia. Nie wiem, ale chciałbym odnaleźć ich kolejne miasto. Pewnie w podziemiach było. Bo to nawet nie jest kwestia, że ja nie wiem, gdzie są te miasta, tylko ja już zdążyłem zapomnieć, gdzie są te miasta, bardziej niż kogoś innego. Niewiele witeckie. To jest mod HD. Zastanawiam się, czy ja mógłbym w swojej strony coś więcej zrobić. Swoją drogą nie, mam wrażenie, że taka jest mniej wyraźna niż u mnie i zastanawiam się, z czego to wynika. Czekajcie. Na moment to... co ja właśnie suwam? A, nie to to. O, to powinien. Normalnie jest tak duże i jest to teraz wyraźniejsze. Ale musimy teraz wspomnieć grę na cały ekran, I guess. Znaczy, bo żeby nie było więcej, że normalnie gra pokrywa tak jakby dużo mniejszy obszar, tak? Ja sobie będę coś tłumaczyć, jasne, trochę mi się przyda. Trochę złota też się przyda. Na górze było Afri, że pamiętam. Tutaj muszę trochę mapy pozwiedzać, bo bardzo boję mnie, że oni mi znikąd dosłownie wychodzą. Dobra, zróbmy tak, pozbądźmy się tego i tego. Sprzedajmy wszystko, co mamy, bo tego nie potrzebuję efektywnie. Na tytanów było mnie stać, to jest duży plus. Zacznę do następnego dnia, żeby zobaczyć, czy... czekajcie, bo gdzieś się pojawił bohater. Tutaj. To jest ten Moandl przekręty. Pewnie zajmie to miasto. Czy w nim było dużo jednostek? Nie, jakaś specjalnie dużo, więc się daje wszystkie wykupi. Pewnie zrobi się dokładnie całą to przed chwilą, czyli... Wiesz co, ustawię to na autowalkę, znaczy na szybką walkę. Bo ja tam nie doprowadzę do tego, żeby straty były jakieś specjalnie większe, bo mam na mniejsze. Więc to chyba najlepsze, co mogę zrobić dla
dla widzów, efektywnie. No i dobra, Adela też może już być. Czy będę jakkolwiek chce? Ej, z czerwonego smoka też jej. To dobry głos. Na coś takiego mam wrażenie, że też powinienem ustawiać. Szybkie walki. Bo tutaj nie jestem pewien, czy cokolwiek się może zmienić pod moim wpływem mocniejszego braku. Wracać im jakkolwiek jednostkę. Dobra. To trzeba porozmawiać z kolegą, który tu siedzi. On nie może mieć aż tak dużej armii, prawda? Wręcz przeciwnie, jego armii jest dość mała. To co? Witness? Żegnamy się ze smokami? Doskonale. Powiedziałbym, że miałem nie palca, gdyby nie to, że to i tak mi nic nie zrobiło. Ale chaniały powinny przeżyć. Nie wiem ile kopalni to da. Okej, nieważne, nie strzelają nawet we mnie. Ja? Z tym się pożegnamy. Z tym się pożegnamy. Nie pamiętam ile daje. Yep. Ups. Będę mam wiedzę, mam logistyki. No i dobra, lećmy zwiedzać dalej. Nie zejdzie dość długo. Jakby wiem, że to już któraś kampania i nie może być tak łatwo jak wcześniej w ogóle, ale nie spodziewałem się, że będę zejść aż tyle czasu. Znaczy myślałem, że wiecie, pierwsza misja to będzie jakoś miała szybko iść. Adela, przesłyszaj się. Czy mają coś do ulepszenia? Nie. Czy oni mają tu jeszcze jakieś jednostki? Nie wiem. Mocznictwo, szczęście. Co ty masz w ogóle za umiejętności? Nie wiem, mam wrażenie, że chciałbym jeszcze jedną magię mieć na tym bohaterze. Jednostki się nie boją. Gdzieś widziałem bohatera. Chyba gdzieś w tym rejonie był? Znaki zapytania? A, tu nie ma przejścia. Sprytne. Ale to chyba nie jest to, jak ja chciałem. Czemu on tak chce iść, a nie inaczej? A, bo jak od miasta wysłałem. Tak. To i tak myślałem, że pójdzie inną drogą, ale nie będzie. Uwaga, czego ten kolega tutaj ode mnie chciał? Statuetki szczęścia, które ja nie posiadam, jeżeli dobrze pamiętam. Mnóstwo mantykor, jasne. Mnóstwo szóstotierowych jednostek. Zawsze. Okej, zaczynają się zabawowicze. Bo oni wyszli w tom. I mają relatywnie niewielką armię. Podkreślenie słowa relatywnie. Piecki diabli. Wydaje mi się, że sam mogę iść do tych podziemi teraz. Bo to było oto. I tutaj zobaczę jeszcze, czy oni to jest Avli nie ogarniali przypadkiem. A mogli ogarniać. No dobra. Widzę, że tutaj raczej też mi nic nie grozi, biorąc pod uwagę, że to miasto bez Tadeli choćby. Zastanawiam się, jak ludzie, na przykład, którzy robią jakieś, nie wiem, że tak powiem, speedruny Heroesów, jak oni przechodzą takie misje jak ta, bo mam wrażenie, że ona jest długa i wiem, że to
Źle zabrzmi w ogóle, ale nie czuję, żebym miał w niej aż tyle możliwości przyspieszenia tego? Magia powietrza. Dobra, Sybilię magów, ty sobie odpocznij, a ty zasuwaj. Okej, tam jest jeden bohater. Bo jednak ten początek w Heroesach jest taki, że trzeba odrobinę rozbudować sobie ekonomię. Co są dały świętego? Jasne. Pożałuję tego, prawda? Ja pożałuję tego. Tak zwane z cyklu rzeczy, których nie powinno się robić, numer jeden, to co ja właśnie robię. Ile zada? 395. Powinno być ok. Czy straty były duże? Zdecydowanie. Czy były tego warte? Pewnie nie. Czy żałuję, że to zrobiłem? Absolutnie. I zajść bohatera. Tak zwane Christian Go Kill. To są duże siły. Na. O, najpierw. Jeżeli ja też miałbym zaś, to może z jakiegoś jednego archanioła, może dwa. Bo jednak trochę dużo tego się. Okej, okay, nie ważne. No i dobra. Na górze już nic nie ma, więc powinienem iść na dół. Już nie chcę dołączyć. Mam teraz tylko z trzech miast jednostki. Idę, to jest fajne. Czy coś tu jeszcze jest? Tak patrzę. Ma wejdę tam. Mogę jeszcze raz, co jest moim celem? Odbicie Cedric. Cedric chyba będzie tutaj. Tak? To miasto jest łatwe do zajęcia. Powinno być łatwe do zajęcia. No, jest też łatwego do zajęcia. Wait. Lock. Ok, nie, mam wrażenie, że jestem za bardzo przyzwyczajony do grania magicznej i bohaterami i przez to nie polegam aż tak bardzo na jednostkach we wstępnych fazach gry, więc takich teraz na przykład ten zaczynamy sobie z Christianem na w miarę niskim poziomie, znaczy w miarę niskim praktycznie na pierwszym, to nie odnajduje się w tym tak dobrze, jak bym chciał. Dajcie mi to. W sobie mogę ten odwrotnie tutaj, żeby mać budować. A tak to. Po prostu sobie doczłapię odrobinę. Gdzie widziałem bohatera? I nie wiem, czy on tutaj nie był. Sporo tych zamków. No, mówię, z tego co pamiętam, tutaj jest ta sama mapa, tak jakby, którą mieliśmy w tej poprzedniej kampanii, w której to my atakowaliśmy Stedwick. I tam też w sumie było tego tyle samo. To wygląda jak szybka walka moment. Balistyka. O Boże, oni po gildy magów nawet nie mieli. Wyłącz szybką walkę na wszelki wypadek. Oni jeszcze coś na południowy wschód chyba mieli. Jeżeli mnie pamięć nie mieli, na pewno jest kolega Zydar. Bo Zydar tak zwany. Kryn nawet nie próbuje uciekać. Jest mi to bardzo na rękę.
Bardzo lubię, kiedy moi przeciwnicy nie uciekają. Nieważne, to kłóciek najwyraźniej. Czy to jest szybka walka? Moment. Na. Rzadko mi się zdarza w sumie, że ten, że za pierwszym strzałem ta katapulta trafia dokładnie tam, gdzie chce. I zawsze zastanawiam się, od czego to zależy. Chyba się upiekł. Z definicji chyba. Chyba. Widziałem bohatera. Co ty tu robisz, Axis? A, czyli coś sobie się do smoku prowadzi. Czy on będzie chciał zająć to miasto, w którym są jednostki? Tak, co oznacza, że wchodzi szybka walka? Bo ja tego nie wygram. To by się nie działo, to ja tego nie wygrywam. On nie chce zająć tego miasta. Interesujące. Spróbuję uwolnić Kendala, skoro już nam o tym mówiono, że on tam jest i w ogóle. Ej, to tak się będziemy ganiać teraz, co? Siły poniosły dotkliwą klęskę. Czas to naprawić. Co zauważyłem, to że oni mają bardzo słabych bohaterów, jak na ten etap G. Bo najcoistotniejszy jest taki, on ma 1-3-4-3 do mojego 15-8-4-4. Nawet jeżeli część z tych statystyk wynikała z posiadania jakichś artefaktów, nie artefaktów, mnóstwo diabłów. O Boże. A najpierwszy modele mam zajebane. Daj, daj, daj. What to do? Czekamy. Bo nagi mogą dużo zrobić, tak mi się wydaje przynajmniej. Czekaj. 813 to jest mniej niż myślałem, że zrobią. Czas na standardowe pytanie. Czy ja na pewno to wygrywam? No tak jak wygram. Z dużo instatami, ale wygram. Jezu! Zaraz wyjebię te mantkory. Co czy? Żeby nie było, gdybym je stracił w trakcie walki, to to by nic nie zmieniło. Ojo! Jezu, aż straty paskudne. Finanse, żegnajcie mantykory. Panie Kendall, o mój Boże, on ma tylko staty i statuetkę szczęścia. To niech zapierdala 100 statuetku do tego, do proroka. O mój Boże, czemu ten dybiec? To jest nekropolia! O mój Boże, czemu oni tu mają nekropolię? Czy Tedwick zmieniło się w nekropolię? Czy to nie jest Tedwick w ogóle? Co to kurwa jest? Jedu! Pojebie mnie z tymi matkodami.
Mam też blesa. Au. Wszyscy moi kapłani poszli zjadli. Czekajcie, bo mnie popływi. Hit. Muszę te mantykory załatwić, żeby dało się tym samym nie grać. Ach. Drobnymi, ale statami. Znaczy, inaczej, może z drobnymi statami, ale się udało. O, może tak lepiej. A nie, nie mają ten nekropolit, mają ten śmieszny... Nie, to jest nekropolia. Nie, to nie jest tak. No i to po prostu weszli? Chyba. Chciałbym, żeby Kendall poszedł ogarnąć tą statuetkę, bo było powiedziane, że to nam pomoże przenieść się nagrody do następnego scenariusza. A ja sobie w międzyczasie załatwię tego kolegę, który tutaj biega. Ja go nie załatwię. Nie, napisałem. Mam dość podobne armię, więc powinno być ok. Różnica jest taka, że on ma dość dużo strzelajek. Ale ogarnienie strzelajek nie powinno być jakiś turbo problemy. Zwłaszcza jak mam archanioły. Crazy point. Gdzie jest? Okej, modlitwy nie mam, bo właśnie zastanawiałem, czy ja może mam modlitwę i o niej nie wiem. Modlitwa jest całkiem silna i myślałem, że może sobie z niej skorzystam, ale chyba nie tym razem. Krzyżowców. Bąk. Tak, sam to pierwszy raz odbawić najbardziej, panie szczerze. Przez to, że oni podwójnie atakują. Wybijcie mi otaurę. Nie wybijcie, tak. No i dobra. Czy coś tu jeszcze mają skurczyseny? Chyba nie. Obejdę to i zobaczę. Tu mają pszczoło kopalnie złota. Mogę sobie kupić mapę. Rasy gryfów. Dajdę sobie na N dla statów. Nie jestem pewien, czy tej staty się potencjalnie będą przynosić tak samo jak w tej. Jak w kampanii Shadow of Death na przykład. Ale ten. Order Mesa. No dobrze. Zobaczymy, czy będzie mi potrzebne. Czasem warto się bić ręcznie. Można. Aczkolwiek widzę, że bohaterka to trochę memu. Dużo tego masz, najwięcej jest halabardników. Tych już nie ma. Pan magia na medupy, no nieźle. Tak naprawdę mam wrażenie, że same archanioły by to wygrał. Zastanawiam się, co ta bohaterka ma na myśli, używając antymagii akurat. Tak chyba bała się, że Mulidy też zrobi coś bardzo magicznego. Bąk. Zdobywasz stabilik, jedno się zwycięstwo. Dream 9. Aby wygrać, musisz przenieść miasto Klisif. Niektóre postępki graniczne można pokonać jedynie pod warunkiem, że bohater posiada artefakt zdobyty w poprzednim scenariuszu. Ale przydatnie do pocisk decyzja. What the fuck is that choice? Nazywam się Dorel. Jestem ambasadorem Zewli. Przynoszę wiadomość od królowej Katarzyny.
odbiciu stolicy na dwór przybył posłaniec krigański. Twierdzi, iż mają zakładnika, którym jest król Erathi, Roland. Chcą dostać 1 milion w złocie. Jesteśmy w stanie potwierdzić prawdziwości jego słów. Bez względu na to, czy posłaniec kłamie, czy nie, królowa nie chce zapłacić okupu. Posłaniec zdradził nam, iż król ma być podobno trzymany w fortecy klanu Krilla, znajdującej się głęboko na ziemiach królestwa Eafu. Twoim zadaniem jest wykrycie domniemanego miejsca przetrzymywania króla i uwolnienie go. Z powodu wagi misji otrzymasz wsparcie z Evli. Pamiętaj, możesz uratować króla lub zostać wciągniętym w śmiertelną pułapkę. Czy to czas na kochanie Bastiona? Yep. Z listy od przywódcy Folum wynika wyraźnie, że król Iron Fist jest jedynym diabłów i tylko oko w wysokości 1 miliona złotych monet może go utrzymać przy życiu. Przesłanie zawarte w liście w żaden sposób nie mogło być potwierdzone, ale przesłuchiwany posłaniec ujawnił, że klan Krilla przetrzymuje Rolanda na terytorium Eofolu, niezależnie od tego, że spadacznie królowa nie zamierza się poddać. Główna forteca klanu Krilla Krisif jest położona blisko granicy z Reatią, zdjąbąc się i uwolni króla, jeżeli rzeczywiście jest on więziony. Ponieważ nie wydaje mi się, by klan trzymał wyjść tak blisko granicy, prawdopodobnie jest obrowa ciągnięcia czyich oddziałów w pułapkę. Zabli właśnie przybyłaby pomóc nam w wypełnieniu zadania. Pochodzenie chcę się niebiosa. Czemu nasza bohaterka z Bastiona jest wrzucona akurat do tego? Do miasta zamku. To jest niefortunne, żeby nie rzec wręcz niefartowne. Łowca? O Boże, z logistyką. O mój Boże. Ale to będzie bieganie po łapie. Czujecie to bieganie po mapie? Król z Mrocznej Puszczy potrzebuje twojej pomocy. Wyślij miliony na numer konta. O nie. Czego potrzebuje to więcej tataków? Bo jak zwykle będę Najgorsze jest to, że ja wiem, że ja normalnie bym potrzebował miliona drewna, a jednocześnie zdaję sobie sprawę, że ten. Że miasto elfów jest bardzo drewnożerne. To. Centaurów. Jasnoludy. Dobra, tutaj już zrobię sobie ten gospodarstwo i będę tego żałował, bo nie mam drewna. A, trochę gnierów. Trochę złota, dużo elfów. Nie jestem pewien, czy ja wygrywam z tymi elfami, to jest najgorsze w tym wszystkim. A. Czy ja gdziekolwiek będę mógł w ogóle w następnej turze? Chyba nie. Jak zgrany to drewno, to będę mógł. Zastanawiam się, czy gdziekolwiek będę mógł teatr zbudować. Wymienię trochę drewna na trochę rudy. Znaczy trochę rudy na trochę drewna. A w następnej turze nie będzie mnie też na zbudowanie absolutnie kurwa nigdzie. Tego. Znaczy, wiesz, nie tyle, że nigdzie nie będzie mnie w stanie wszędzie zbudować. Ratusza, o. Bo będzie mi brakować 2000, ale. Nie wiem, czy na to nie zaradzi w sprzedawaniu rtęci, powiem szczerze. Potrzebuję sprzedać 20 rtęci i mieć trzeci ratusz. Bardzo ładnie. Łucznictwo. Więcej łucznictwa. Z centrum powinienem. A to nieważne, chciałem powiedzieć, że powinienem się z nim bić. O Boże, drewno. O Boże, drewno. Drewniutko. Momentalnie się tak zastanawiam, czy każda z tych jednostek by nie chciała się do mnie dołączyć. Dajcie mi wegańnik. I tutaj bierze. Ty zaczekaj. Kup sobie elfy, kup sobie to, kup sobie to. I kup sobie książkę. I teraz mogę już chyba ładnie wszystko zjedzać. Dobra. Elfy uciekają niestety. Ale jest w naszej. Próbuj przyspieszenia ten od prędkości poruszania się.
To byłoby im bardzo na rękę. Zobacz, szare. Gdzie jest złota? Ja widzę, że ja potrzebuję złota. Kropka. Czy ja sobie poradzę z tą armią? Nie jestem przekonany. Pytanie, jakie mam zaklęcia? Mam lodowy pocisk, którego stać mi na 3 użycia, co mnie trochę niepokoi, jak na to, że jest ich tu mnóstwo. Dobra, na razie chcę stadele. W przyszłej turze będzie zamek. Tu mam latusz, na razie więcej nie chcę. To jest magiczny znak od mamy, więc to nie jest, co chciałem. Dodatkowe 10 zł się przyda. Dobra, wracałem po darmowe jednostki. Kasnoludy proszę. A to po darmowych jednostek. Zamek, w następnej turze będzie kapitol. Tutaj klasztor. Darmowe centaury, w ataku nie byłem. Kapitol. I nawet więcej nie jesteś. Chciałbym, żeby dało się jakoś sprawdzić, czy jednostki na pewno na przykład będą chciały walczyć, czy może będą chciały do mnie dołączyć. Kojarzę, że czwórka chyba miała od tego szpiegostwa albo coś ten deseń, że pokazywało, jak się jednostki zachowają. Czy ja już źle pamiętam i kompletne głupoty pierdolę? Czy jest tu coś więcej? Nie byłem tutaj. Wydaje mi się, że mogę iść na chlapadników. Trzaska logistyka. O kurwa. Znajdowanie drogi czy nawigacja? Największy dylemat. Nie no, to prawie zawsze jest znajdowanie drogi. Bo mam wrażenie, że do nawigacji po prostu bardzo rzadko... O Boże, nie chcę się bić. Do nawigacji po prostu bardzo rzadko jest mapa, żeby to sensownie wykorzystać. Czekaj. No i dobra. Wy zaatakujecie tą grupkę. Wy strzelicie w tą grupkę. Wy zaatakujecie tą. Wy tą. O, nie robi. Dobra. Straty odrobinę większe niż chciałem, ale niech nie szkodzi. Wracaj po jednostki. I straty też weź po jednostki. Szukaj sobie alfę lepsze. Alfę dostaję bardzo dużo z ulepszenia, bo podwójny strzał. I dlatego chciałem... Właśnie, w sumie wiesz co, skocz tutaj, bo będą darmowe te... Darmowe centaury. To zamek dla większej ilości jednostek. Większej liczby właściwie, a nie ilości. Wyrażaj się poprawnie. Dobra, to jest to. To jest to. Na razie biegaj za kołarmią. Wydaje mi się, że tyle mi wystarczy. Aż może jeżeli tak tutaj więcej, to ten, to tam... Tam. Ci łucznicy będą się mnie bać. Naiwnie mogę się obudzić, że tak będzie w istocie. A co się trzyma sobie lepszą? Nie stać mi na nic. Mogę drzewce ulepszyć do elementów, I guess. To może mi się przydać. Drzewce co bardzo wytrzymałe jak na swój tier. Więcej centaurów darmowych i pnej. Co dalej? Tu mnie blokują czarty. Tam są elfy. Nasze elfy. Halapetnicy, co ja gadam. Jakie kurwa elfy? Skąd te elfy wziąłem? Co to miał przez to na myśli? Dobra. Łucznicy się nie boją. Doskonale. Grupa czarcich lordów. Mnóstwo centaurów, które się dołączają. A idziemy. Jedna rożca. Tutaj na arenę mnie jeszcze nie stać. Podkreślenie słowa jeszcze. O, raczej się zmieni.
Czy ja tu coś jeszcze mam? Czy to już jestem do końca? Nie, to już jestem zgadzony tymi czasami. Więc chyba dorekrutuję to, co na nich spróbuję przed tym przejść, może? Zobaczę, czy to w ogóle jest wykonane w tej chwili. Bohaterka od strony zamku ma dużo większe możliwości na chwilę obecną. Ach. Ty masz tak będzie, tak. Tu byłem. Tu mogę zajść, I guess. Łączę sobie starki. I pójdę na czerwę. Cały czas mam wrażenie, że moje miasta łamane na bohaterowie powinny być zamienione miejscami. Dobra, wrzucę stołaj. Broń się, strzelaj. Zabiję? O, zabiję. Ale ten stoł nie był potrzebny. Darmowe miasto. Plus jeden bonus magii dla mojego bohatera. Gryfy. Chcą się bić, co ciekawe. Brońcie się, strzał. Podejście tu. Strzał. Stańcie tu, brońcie się. Zrobiłem tak, żeby nie mogli zaatakować mi kuszników. Ani stanę przy nich. No i dobra. Co teraz? Mogę teoretycznie iść już drogi i zobaczyć, gdzie dojdę? Jest to miasto darmowe. Strasznie łatwo odpuszczają te miasta. Widziałem gdzieś bohatera. A, tu jest. O, co się ze mną bić? Chyba. Czy chcesz mi o tym porozmawiać? Z nim o tym porozmawiać. Chociaż ten stak mnie zrobi na niepokoje, ale... Nie, no mam przewagę raczej. Powiedziałbym, że mam przewagę. Czy ja chcę się dysperować? Tak, dysperuję się. Mogę podbić sześć tym hochlykom. Kasna, ale jak tam będą się bronić, to wszystko będzie ok. Kasna, ale to dość wytrzymałe, więc mówię, jeżeli to one będą tam stać i po prostu się bronić, to wszystko będzie ok. A nawet mogę czerwca im podejść. Brońcie się. Zanieść to jest to, dlaczego kasnale się chyba idealnie nadają. Mam wrażenie. Znajdowanie drogi. No dobrze, pytanie, czy będzie mi się po sam południk, czy... O, ty powiesz, że tak, ale jednocześnie pewien nie jestem. O. Kolega tu przyszła. Znaczy kolega, koleżanka tu przyszła. Ale raczej nie ma na tyle dużej armii, żeby mi zagrozić. Określam słowo raczej. Nie, miejsca nie ma miejsca. Wciąż nie ma miejsca. Okej, to nie raczej. Dobra, zbierz to i zobacz, czego koleżanka ode mnie chce. Miasto jest prawie że puste. Nie jestem pewien, czy jakaś ważna część tego zdania mnie omija, ale mam wrażenie, że póki co wydaje się nasze zdanie misji. Nie wiem, czy jakaś ważna część mnie omija, ale mam wrażenie, że póki co jest zauważalnie łatwiej niż poprzedniej. Może to tylko moje mylne wrażenie. Zwłaszcza, że nie, niby mają dużo miasta, ale większość z nich albo nie jest rozwinięta, albo ten. Albo jest bardzo mało rozwinięte. Ja się to.
Dalej. Przyspieszy mi to, bo oni będą teraz wychodzić z miasta. Na plus 1 do mocy. Mogę zaczekać w sumie na trochę manę. Czy ja tu mam jednostki? Nie. Czyli oni, jeżeli będą chcieli do mnie wpaść, to będzie bardzo whatever. No właśnie, że gdzieś widziałem u góry bohatera, ale nie jestem pewien. Dobra, to sejmie. Jak się bawić nie będziemy? Nie myśl sobie, że jesteś grupy kim? Przychodzą do mnie z takimi jednostkami i liczą, że ja im po prostu się dam? Tak bezczelnie wykorzystywać? Troszkowy hełm. Nice. Oddawać mi moje kopalnie i zobaczę, czy mają tu jeszcze... Nie, tu już miast nie mają. Tam są czarty, to zobaczę, co tam jest. Zgadnę może tego skąd wy się tu wzięliście? Czyli pewnie tam... O Boże, on naprawdę będzie miał dosłownie jakąś jedną jednostkę? On ma jedną jednostkę, czy jeden stack? Jedną jednostkę. Leć tu, a ty posprawdzaj, czy tutaj jeszcze czegoś się mają. Jest to zajebła akademia, jak tak patrzę, która daje bonus do statów. Albo tego typu bonusy. Oni uciekają, proszę bardzo, inności. Skąd ten bohater się tutaj wziął? Ciekawi mnie to też, że ja tu... Za bardzo w ogóle nie widzę tych miast, z których mogliby przechodzić. Na arenę walk mnie nie stać, ale chciałbym arenę walk, więc idę to naprawić. Zobaczę, co jest warte. Mogę się domyślać, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Mnóstwo czartów. Zaciąłbym po armię, zanim bym poszedł dalej chyba. Kolega chce mieć ognia piekielnego. Czy ja go gdzieś widzę? Chyba nie. Dobra, to tak, ty wracasz po swoje jednostki. Ty tutaj więcej się chyba nie nazwiedzasz, mam wrażenie. Smoki kosztują 20. Dobra, plus 1. Upewnię się jeszcze, czy gdzieś mogę rozbudować ekonomię. Tu jest 2000, 2000, 2000, 2000, dobra. Czyli więcej już ekonomii sobie nie ulepszę. Jedyne co mogę to ulepszać armię tak naprawdę. Pegazy. Może chcecie dołączyć? No i... Może tamte pegazy też będą chciały dołączyć. Czemu znowu zrobiło się ciemno? Ja to chwilę. Czemu wszędzie muszą być te zapchlone budynki do zaciemnienia mapy? Dobra. Melodia też wraca. No tak, tu nic nie było. Mamy piąty dzień. Chciałbym zaczekać na jeszcze jeden stack smoków, jak już tu jestem. A potem będę myślał. Tutaj natomiast zaczekam, aż sobie ulepszam wszystko. W
Spróbuję sobie lepszyć smoloki, zobaczę, czy to mi się, się uda. Ach, ty zjedaj dalej. Gdzie oni mają jeszcze cokolwiek, tak naprawdę? To mnie zastanawia w tej chwili. Portal brakuje mi zasobów i chyba niekoniecznie mnie stać na nie. Znaczy mógłbym za złoto kupić, ale wszyscy wiemy jak to jest ze złotem. Więc nie wiem czy chcę ryzykować. Ulepszę krasnale, wykupmy wszystko. Nie, bo nie ma kryształów, doskonale. Nie ma kryształów to moje motto na tę misję póki co. I nie wydaje mi się, że miało się zbyt szybko zmienić co najgorsze. Skoro to mamy, czas zobaczyć co jest za czasami. No bo tutaj już też za bardzo nie widzę, gdzie coś by mogło być, powiem szczerze. Poza tymi miejscami, gdzie jestem blokowany przez jakieś jednostki właśnie. No nie wiem, whatever. Tutaj jest diabłów parę. Nie dziwię się, że to diabły jest to miejscem, do którego trzeba iść, żeby misję skończyć. To jest Arka Proroka. Poczekając się okaże, że tam trzeba przejść tą bohaterką, która ma przedmiot z misji. W sensie poprzedniej tej. Poprzedniej misji. To jest miecz ognia piekielnego, który oni chcieli gdzieś tam. No w porównaniu do poprzedniej na pewno. Wait a minute. Co to jest? To ma nic ten prorok. I się dziwię, że to nic się nie dzieje. I nie jestem pewien, czy to jakiś bardzo intensywny problem z HD, czy z misją, czy byłby to jeszcze się wydarzyło. Dobra. Ty możesz iść spać. I zobaczyć, co jest tam. Czy też wojaki naprawdę chcą się zrobić? Czemu miałyby chcieć? Kalan. Ktoś gdzieś chciał coś z tym mieczem. Gdzie był prorok od miecza? Prorok od miecza ognia piekielnego. Czy jestem ślepy? Tak zwany ślepy, głuchy Stevie Wonder. Hola. To nie. Tutaj? To nie. Gdzie był ten? Tu jest ten chłopak, który chce miecza ognia. Nawet w miarę niedaleko. Dobra, powiedzmy co to jest. Tarcza potępiony. Pewnie jest dla miecza ognia piekielnego, prawda? Zastanawiam się. W tej chwili to nie jest kwestia 3, tylko jak bardzo. Mam wrażenie. A ja tarcza potępionych. Dobra, ileś na sekspa. Przechodzę tutaj mogę już chyba te anioły ulepszyć.
Chcę właśnie tutaj zerknąć. Kto jest silniejszy obecnie? Niby ja. Podkreślenie słowa niby. Ach. Wydaje mi się, że będzie lepiej, jeżeli ten. Jeżeli on po prostu podejdzie. O, baby. Jeżeli zapytacie, czy było warto, to moją odpowiedzią będzie kategoryczne nie. Bo nie ma absolutnie powodu, żeby korzystać z księgi magii na fizycznym bohaterze. A moja magiczna bohaterka też nie jest taka specjalnie silna. Dobra. Dajcie mi archanioły. Ja chyba pójdę tam, gdzie ode mnie tego oczekują. Tylko tutaj jeszcze wyrekrutuję wszystko. Pójdę na wszystko. I przy okazji zobaczę, co się tutaj za diabolem kryje. Tak z czystej ciekawości. Dużo pokazów, ale to nie jest coś, co mnie specjalnie interesuje. Eba. Fight me. E, 153 powinno je zabić. Yep. Eba. To teraz co się tu kryje? Horda mnóstwo horda grupa parę. Do wygrania. Raczej. Chodem nosu słuchodego papary, tylko to jest przekręta ziemia. Wygrable? Wygrable. Spróbuję zaczekać. Może jakieś inne rzeczy nie do mnie wejdą, bo są bardzo mądre. Nie, tylko tutaj nie będę mógł tego. Nie będę mógł magogów odszliwać. Chyba muszę poprawić niestety. To będzie 10-12. Dobra. Ale haniołek nie chcę to. Diabły pewnie stwierdzą, że one bardzo się nie lubią ze moimi strzelęcem, jednostkami, yep. Boink. A że mnie nienawidzą. Znaczy nie dziwię im się, biorąc pod uwagę, że są obrońcami i dla nich najlepiej było, żeby moje jednostki strzelające nic nie robiły. Zostawcie mnie! Kurczę syny! A to jest z punktów. Czy moje archanioły je zabiją? Prawie. Czas naprawić to prawie. Zobacz clear safe i odnosi zwycięstwo. Łatwa. Neutralna działalność. Aby wygrać, musi zdanieć wszystkie miasta i zamki wroga oraz pokonać wszystkich wrogich bohaterów. Niektóre posłanki graniczne można pokonać nie pod warunkiem, że bohater posiada artefakt zdobyty w poprzednim scenariuszu. Który? Mistrz logistyka. Jestem Winston Langer, ambasador z Brakali, rządzonej przez wielkiego maga. Siły statalni i Eulodu ścierają się nieustannie w bitwach na ziemiach zachodniej Arabii. Chociaż
walki trwają od kilku miesięcy. Pamiętam, że w Heroesach 4 był Magnus i bardzo frustrowały mnie misje, w których on występował. Aby wesprzeć cię w potrzebie. Tej bitwy nie rozstrzygnie talent. Zwłaszcza, że był jakiś taki motyw, że jeżeli weszło się w nim walkę, to był automatyczny game over. Czy coś ten deseń? I dobra. Od miesięcy dalej Kravlot walczył z Rafią oraz Mielcą, otocząc wiele granicznych potyczek. Czarodzieje dekady byliby zdecydowani, gdyby mogli zostać dla wszelkich konfliktów, ale potem wszystkim co się wydarzyło, zdecydowali się udzielić nam pomocy. Gra już kwitowała? Nie tyle już kwitowała, to było po prostu game over na podstawie warunków misji, że tak powiem. Bo jeżeli się go zaatakowało przed zrobieniem czegoś, to było to liczone jako przegrana. Czardzieje ustanowili postanowić na wspólnej granicy Rati Tatalii i Krewlodu. Nasze siły zostały wysłane na ten region, aby do nich dołączyć. Powinniśmy być w stanie nieco podtrzymać walki, aby również pełni ustanowić etańską granicę. Uderz szybko i wyeliminuj całą Europę w okolicy. Musimy nauczyć naszych sąsiadów, że próba wykorzystania osłabienia Rati była bardzo nierozsądna. Mamy trzy miasta, z czego dwa są tylko i wyłącznie dosłownie miastami. I zastanawiam się, czy ja chcę przez te trzech bohaterów. Najgorsze jest to, że widzę świat, w którym mógłbym chcieć. Mam tak, że jednocześnie nie chcę, ale czuję, że powinienem. Fortuna, Lisze, nie będzie. Ok, jest kopalnia rudy. A co po prostu kopalnia drewna oczywiście. Coś ciekawego do najęcia? Srebrne pegady. Srebrne pegady, powiadacie. Dobra. To co, wszędzie standardzik. Raszowanie ratusza. Zwiadowca donosi, że wzdłuż granicy znajduje się wiele obozów uchodźców zapełnionych stworzeniami, które zmuszane zostały do opuszczania swoich domów z powodu nieustających walk w tym rejonie. Prawdopodobnie chodzi o te obozy najemników, z których wcześniej korzystałem. Dobra, to jest minus do morali. Z drugiej strony to jest 7-tierowa jednostka. No i bądź tu mądry, człowieku. Targowisko, targowisko, targowisko. Okej, tu jest fioletowe miasto, tu jest niebieskie miasto. Coś jeszcze mogę zgarnąć, tak na pierwszy rzut oka. Niekoniecznie mam wrażenie. Jak powiem szczerze. Ty masz jednego gremlina. Tu są dwa garnizony. Dobra. Kuźnia. 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 Co dalej? Bo mam wrażenie, że jestem za słaby, żeby bić się czymkolwiek w tej chwili? Więc rozsądne to wydaje mi się zrobić, to wkroczyć do obozu. I nie każdy z moich bohaterów siedzi na innym obozie chyba. Może ważki. No dobra. Tu ratusz i na więcej ratuszy mnie nie stać. Miał czas produkować jednostki jakieś. I spać. A ty jesteś na tym, ty jesteś na tym, ty jesteś na tym. Wezmę sobie drugi ratusz, dorobię. I tu sobie trzeci ratusz, dorobię. Uszyk.
każdy jest na swoim obozie, więc zobaczmy. I krety, makowie. Bikinierzy. Mogę nie kupować bikinierów akurat. Ale dobra. Dobra. Chcemy, żeby to ocal był moim najsilniejszym bohaterem. Potencjalnie, więc przekażę mu zaraz to wszystko, co zdążyłem zgarnąć w tak zwanym międzyczasie. Przekaż wszystko. Teraz ty przekazujesz dalej wszystko. Znaczy nie będę kłamał, że aż takie wszystko może mnie trochę boleć. Bo morale mi umrą. Ale takie wszystko jak teraz to już zdaje się ok. Dobra, młyn. Wiatrak i możemy myśleć o... Atakowanie tego nieba są zgodne. Atakowanie tego nieba są zgodne. O krzyżowcach trochę ryzykowne, krzyżowcy trochę ryzykowni. Ściana ognia, Pójdź zgadnąć te zasoby, jakie tam są na razie. Wszędzie mamy troszeczkę. Wszyscy... nie wszyscy jeszcze... O, dobra. I wracaj tu. Ty iść do wiatraka i wracaj tu. A ty się będziesz mieć. Nie jestem pewien, czy to jest walka, która powinna się rozgrywać nieautomatycznie, ale... W sensie... Spodziewałem się, że oni uciekną, może w ten sposób. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że mam chwytę. Jak widać, nie groziło mi tutaj absolutnie żadne niebezpieczeństwo. Dobra. Zamek. W następnej turze będzie kapitol. Czy ja jestem w stanie zgadnąć tę kopalnię złota? Jakaś część mnie mówi, że tak. Spróbuję. Przekażę sobie porusamy z szokami. Za jakieś niedorzecznie niskie obrażenia. Zdajcie się. A, 36, 57, potencjalnie dwóch zabiłem? Yep. Pojedzie dużo łatwiej niż myślałem, że pojedzie. Chyba dominę przeceniłem, jak silni są krzyżowce. A co nie znaczy, że powinien być w stanie ogarnąć praktycznie cały region wtedy? Jeżeli idzie sobie jacyś zbrojni, czy... nie właśnie krzyżowcy? Ha, ha, ha. Dobra, skoczę tam po zasoby. Kapitał. No i dobra. W tym razie iść tu. Ty tu stoisz i śpisz grzecznie. Czy ich jest więcej, czy mi się wydaje? Ostatnio chyba były grupki po czterech. To może nie pójść tak dobrze jak ostatnio. To zdecydowanie nie pójść tak dobrze jak ostatnio. Ile macie? 6 HP. Niby niewiele. Że więcej zdadzą. Tutaj staty były większe niż myślał, nie będę kłamał. I dlatego też wracamy po 11. Wiem, że to jeszcze nie czas, ale... fabryka klemów. Fabryka stworzeń wkurwionych. Jak to mawiał klasyk, jaki golem jest, każdy widzi.
wkurwiony. Dobra, ty zaczekasz już. Nie będą nagi. Nagi są silniejsze. Czy coś chcę ulepszyć? Gildy magów? Może będzie coś silniejszego? A? I czas dokończyć zwiedzanie regionu. Bo trochę tu jednak mamy. Dobra, powiedzcie mi, co tu jest? Drzewce, mech. Będę się starał brać tylko te jednostki, które są z mojego zamku. Albo jeżeli będą naprawdę jakieś silne jednostki, jako tako. Drzewce ci do nich nie daje czaru, żeby nie było. Ołtarz życzeń. Pewnijcie też teksty, idź po rudę. Ty idź tam. No i teraz o tym myślę, to mogę też ogarnąć ciebie i ciebie. Na świątyni brakuje klejnotów i będziemy ich brakować jeszcze przez chwilę. Raczej. Aż tutaj dużo tych. Dużo klejnotów, to może z nich wystarczy. Czy wystarczy? Jak najbardziej, jeszcze jak. Ach. Gry oni uciekają, gry uciekają. Ach. W ogóle bardzo się cieszę, że ten, że to są neutralne garnizony. Bo gdyby to były garnizony wroga, to podejrzewam, że byłbym atakowany bardzo szybko. Niekoniecznie kiedy byłbym na to gotowy. Nie będzie mieć zaświadczenia tytanów, nawet jeżeli sobie ulepszę teraz. O Boże, oni tu mają teleporty. Najgorzej. Dobra, ulepszamy to. Chciałbym, żeby był przycisk przede wszystko, bo chyba nie ma. Chyba, że już nie wiem i w tym hardmodzie jest też ulepsz wszystko, ale... Póki to nie wydaje mi się, że bym coś kiedy widział. Ach. I teraz tak, tu jest horda mnóstwo grupa, tutaj to samo było. Tu mam wszystko poogarniane. Nieważne, mam jeszcze tych żartów. Nie wiem, czy sobie jednak mesa nie ulepszyć i z niego jednostek nie próbować robić. To może być plan. Takie archaniołki Boże. Żeby jak powiesz tak bardzo potężny whatever. Dobra. Daj mnie. Dobrze. I to chyba rzeczywiście będzie wszystko. Tu byłem. O, to są garnizony sztuk 3. Dobra, idziemy odkrywać. Wydaje mi się, że powinien być z tym wygrać. Tylko będę musiał jakoś sobie sensownie z gorgonami poradzić. Niestety nie ulepszeni tytani jeszcze ten. Jeszcze nie strzelają. A to jest to coś, z czym sobie poradzę chyba. Brońcie się. Idźcie tu na wszelki wypadek. Bo nie będę kłamał, trochę się boję, żeby nie nastąpił Gorgona incydent. A Gorgona incydent to paskudna rzecz. Nie chcę o nim nawet myśleć. Zresztą wydaje mi się, że pamiętacie Gorgona incydent. Gdyby tak zrobić krótki, ale jednostki to demony z SNT. Morkers. A to po. Gorgona incydent intensyfikuje się. No i to brzmi jak ciekawe pomysł, tylko jednocześnie mam wrażenie, że bardzo dużo trzeba byłoby pominąć. Bo siłą rzeczy jednostek w SNT jest bardzo dużo względem tego, ile jestem. Ile jest... zamków. Ty miałeś 10? A, ty tu czekasz na ten, na jednostki. Najpierw. Dobra.
ty masz spanko, ty wgarniasz ekspa. Wiesz, skoro ludzie są playerami, się nie boją. Nasze idee plus 3 do wiedzy i moi. Wiedzy i mocy, what the... Moki? Moki? Halo? Moki moki? Mosi mosi? Jakiś wariant jednostek też jak ten dodatek do piątki? Względnie mogą być takich jak filozof w Polsce, że na każdym tierze mamy ten, dwie różne jednostki po prostu. To z wiadomo, że część jednostek można bez te ulepszać, tak na przykład, nie wiem, bez byłby jakieś wróżki, spokojnie się da ulepszać, tak? O aniołach to w ogóle nie będę wspominał. Na miasto. A bo oni tutaj co daj, bo na tym ogień jest interesujące. Zaczekaj sobie w mieście. Tutaj zbudujemy koszary. Czekaj, ty masz jeszcze tutaj, więc whatever. Zresztą się zastanawiałem, kto u mnie jeszcze ma tutaj, miałem takie, wait a minute. Kto masz poziom? 8. Biblioteka była od 10 chyba, right? Nie od tak wczesnego. Dowiedzieliśmy do odgony. Ja chyba mogę się z nim bić. Powinienem być w stanie się z nim bić. Right? Oddaj mi swoje domowe miasto, pes. Jest 6 dzień, to mogę tą cytadelę sobie machnąć. No i dosłownie mi oddaje domowe miasto. Kim jestem, żeby narzekać na domowe miasto? Zamku już nie zrobię, mogę zamienić jedną siarkę na... Znaczy dwie siarki na jedną rudę. I nie będzie kasztor. Czy ja zdążę dobiec? Nie. I nawet powiem szczerze, że nie jestem pewien, czy chcę. Chyba co, ona ma jakąś... jakieś znajdowanie drogi i zajmie mi to miasto, jak tylko z niego wyszedłem. To by najpierw działało na schemacie czwórki. Wtedy bohaterowie to są nazwane demony Tezeusy. W sumie. Miałoby to sens. Jak silny może być twój Zeus? Oh baby. Wygląda wygrywalnie, nie? Zwłaszcza, że mój bohater jest całkiem silny magicznie. Ojej! Ja wiem, że gargulce są słabe, ale... Jesus! Jestem gargulców tylko 6 walek zabijał? To nie jest to, czego się spodziewałem. Okej, ważne. Kolega sobie teraz ucieka. Albo raczej koleżanka w tym wypadku. Więcej jednostek, mob. Co nie opłacam się tam po tej chwili robić. Wezmę się was pozbędę. Ty wejdziesz tu, ty wejdziesz tu i ty pójdziesz tam. Bach! Wejdziesz spanko. Fajnie, bym się tu przydały. Bo coś czuję, że będę miał dużo biegania. Czy tu coś jeszcze jest? Jest ten klucznik Olden, męstwa. No dobrze. Nie dziwię się, jeżeli to będzie kolejny przypadek, że musisz mieć artefakt, który tam znajdę, żeby przejść dalej. Znaczy, żeby przejść dalej, żeby w następnej misji coś zrobić. Nie na wszelki wypadek tutaj to zgarnę.
Zamek. Zastanawiam się, czy mogę też tutaj. Powinienem być w stanie. No boże, tam jest portal. Nie podoba mi się to, że tam jest portal. Arenka. Chociaż da się, zapraszam na arenkę. Partnerstwo plus. To mam wszystko, więc tylko już upgrade'y zostały. Tutaj, daj, dobra. Zastanawiam się w sumie, czy nie chciałbym na tej drugiej bohaterki tam wysłać, żeby ona odgarniała te wszystkie dawne rzeczy. To ma dużo więcej sensu niż chciałbym przyznać, że ma. Z Delmyf zaczekam, aż wszystkie budynki będą, I guess. W sensie, aż wszystkie budynki będą ulepszone i wtedy będę się zastanawiał, czy jej nie puścić, kurwa. Jak tak patrzę, to to jest wygrywable, jakbym ulepszył zamek. Będę grał uczciwie. Bo się zastanawiam, trzeba to save'a nie wstać. No ale dobra. Też nie wydaje mi się, żebym miał to jakoś specjalnie dużo stracić, powiem szczerze. Chciałbym się zastanawiać. Nie, raczej nie ma szans. Bo zastanawiałem się, czy potencjalnie ta jedna wieża by to uratowała, ale raczej nie. Ulepszona, nie wiesz? Może ja rzeczywiście w tym pójdę? Bo jest drugi dzień, to... A tam dlatego mogę z tym iść. Dajmy słonko. Idziemy. Ty też idziesz. Ten bohater nie jest silny. I idę się nim zająć raczej. Chyba go pomału, mało go pomało. Idzie. Trochę pewnie potarte przez to, że... Wie, że mnie będą bić. Blind, na pewno. Się zastanawiam się, czy oni tam będę wychodzić. Nice. Trzy HP. Nice. Dobra, to zabijemy. Tu jest jeden, więc też zabijemy. Łatwo. Nic nie będę tu dobrze raczej. Zastanawiam się co najwyżej, jak dostać się do tamtego bohatera. Tamtego jednego, który tutaj tam siedzi. Czy on jest w jakimś takim miejscu, do którego da się w ogóle dostać, czy niekoniecznie. Weź. Tajnie pys. Tu są gargony, czyli tutaj jestem kind of bezpieczny. Ale to był bohater. Przed którym nie jestem bezpieczny. Czy jest tutaj ten map? Z tego co pamiętam to jest. Czy mi się wydaje, czy chłop najebał gargonom? Malekit. Malikev? Is that you? Ja to 2, 5. Czy ja to wygrywam? Powinienem. Tylko muszę to może rozegrać, bo to nie jest oczywista wygrana. Zwłaszcza jak patrzę na te 16 roków.
Uf. Zamęcie się. Uf. Bardzo dużo. Obrażeń. 80% też 60, to 66 mało. Sztapa? Zdaje się. Behemota mogę, ale niekoniecznie zabiję. Więc zróbmy tak. Teraz zabiję oba. Nice. Roku bym zabił 6, trochę mało, więc wolę pół roku polecieć. Też porki. I'm sorry, I don't speak French, just saying. And I don't know how to say that in French. Dobra, to jest wygrane praktycznie. Czy to patrząc na te liczby, zastanawiałem się, czy to nie pójdzie jakoś bardzo źle. Czy ja stracię już w puszniku, czy mi się wydaje? Jesus. Czarna koleżanko. Przyjaciółko. Łajzo. Tak zwane z każdą chwilą brzmi teraz normalniej. Wy tak na poważnie, co? A mi jasne, mogę się bawić tymi monolitami, ale czy ja chcę się bawić tymi monolitami? A Boże, to zamek. W sensie pełnoprawny, ulepszony do końca zamek. Dobra. Krzczałka. Nikt nie dobije, tak. Nie skończę tego w cyfrę. Moi mnisi, nie! No. A, posjęte ataku darmowe. I dalej jednostki. Tu nic nie zrobię. To mogę ulepszyć te lubę co najwyżej. Ktoś gdzieś przebiegł. Ty tu przebiegasz. Hello. Porozmawiajmy. Wiecie co? Zobaczę, czy jest to jakiś bohater ze znajdowaniem drogi. Niestety nie ma. Musiałem sobie odkryć tutaj teren, zobaczyć co i jak, ale chyba nie wygląda to tak dobrze, jakbym chciał. Jest prawie puste miasto. Jedyne co w niej jest, to niestety dość sporo... Nawet sporo. Sporo ulepszeń. Sporo zabezpieczeń, w sensie, że zamek jest konkretnie. Arenka, która jest okej. Ja mnie kosztuje wykupienie tego wszystkiego, czy to jest kafi. Czy ja nie znam do żadnej kompanii klejnotu do tej pory? A to by wychodziło? Dobra, słuchaj mnie. Musimy porozmawiać. I nie będzie to rozmowa, krew się spodoba. Tak posuwa minutki strzelające, odchodzi. Jestem pewien, że nie będę tego żałował. Jeden. Na 4 HP. Wyważnij. Nie można zerwać. Zatem z nią, nie z nim. Co to za misgendering na moim streamie? Nie można zadać z kim się nie jest. Pi. Na klasztor nie mam klejnotów. Wniosek magazyn ze sobą. Bo cię też narobić bardzo nieprzyjemne. Okej, czyli tutaj jestem względnie ustawiony, bym powiedział? Zobaczę jeszcze, gdzie mnie te teleporty potencjalnie mogą poprzenosić.
przegrywa. Nice. To jest łódeczka. I to jest druga łódeczka. A to jest czarna. A nie zdaje się zbyt silna. Pieluny siarciste ogniste. I tak, to, że wróg uciekł, daje mi jedną ważną informację, że oni wciąż mają miasta. I pytanie, gdzie one są? Tu jest. Jezu, ja jestem ślepy. Jak myślicie, gdzie niebieski może mieć miasto? Bo ja na ten przykład kompletnie nie wiem. Powiem więcej, nie dziwię się, jeżeli to nie jest ostatnie miasto niebieskiego. O nie. Za Sayaką, o, o. To już naprawdę o nie. Też tego uczę, bo i tak tego nie wiem. Dobra. Weź sobie klasztor buduj, weź sobie ulepsz klasztor. To jest wygrywalne. Zwłaszcza, że oni pewnie będą bardzo mądrzy i będą do mnie wychodzić. Blind. Unlucky. Wiesz, że będą do mnie wychodzić. Jednocześnie wrota mi zostawiają otwarte w ten sposób. Nie, moje gremlinki. Tylko nie to. Bąk. A ja troszkę przeżyłem. Ta taktyka Sky nigdy nie korzystam. Plus jeden permanentnie do obrony. I my się pobijmy teraz, przyjacielu. Jeżeli nie ucieknie, to znaczy, że może już nie mieć gdzie uciekać i potencjalnie to może być koniec misji. Wtedy jest znaki do pytania. Zapominam, że jak odtapuję, to że muzyka się wycisza. A to próbowałem, żeby zleknąć na ABS-a, żeby nie było. Bo Heroes akurat są jedną z tych gier, w które nie mogę grać się przez ABS-a. Słyszałem ostatnio o pewnej VTuberce, która bardzo intensywnie gra we wszystko przez ABS-a. Ma jeszcze gdzie uciekać. I powiem szczerze, że ja osobiście trochę podziwiam. O Boże, oni się będą teleportować. Nie. Najgorzej. Rękawice jej chcę przynajmniej o tyle dobrze. I guess. Gdzie oni mają warp? Najprędzej tutaj chyba. Gdzie jest karczma? Tu jest karczma.
Wiecie co, chyba wykupię po prostu w każdym mieście po bohaterze i każdą armię. Czyli tak jak powinno się zazwyczaj robić, mam wrażenie. Tylko ja notorycznie tego nie robię, bo jestem leniwą szlurwą. Stać mnie w ogóle, żeby wszędzie wykupić. Yes. God bless, dobra ekonomia. Dobra. Gdzie on pójdzie? Albo tu, albo to. I co, ja już powoli zacznę iść tę scenę, I guess. Tak myślałem. Gdzie on pobiegł? Tutaj pobiegł. I on się będzie bił, więc raczej... Spodziewałbym się, że to oznacza, że oni po prostu już nie mają miast i muszą jakieś odbić. Bo siły, które mnie atakują, raczej nie są siłami, które się nadają do odbicia tego miasta? Przynajmniej tak na pierwszy rzut oka. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że mógłbym to wygrać po prostu się broniąc. W sensie nawet nie wychodząc z tego. Z murów. Niebieski przegrywa. Łatwo. By wygrać musisz zająć wszystkie miasta i zamki wroga, pokonać wszystkich wrogich bohaterów. Oh baby, mistrz nawi... O, pierwsza misja na wysokim poziomie trudności. Ulala. Co oni mają przez to na myśli? To mnie zastanawia. Niepokoi mnie to. To jest takie... Oni chcą ode mnie nawigacji. To też mnie zastanawia. Czemu mam wybór między pierwszym a trzecim poziomem? Wiemy już jak i dlaczego Erafia padła pod nawałem wojsk z Nigonu i Eufonu. Używając sieci podziemnych tuneli wykopanych przez ich armię, najeźdźcy uderzyli równocześnie w wielu miejscach z pomocą przeważających sił. Odkryliśmy główną arterię, która transportuje wojska wroga z Nigonu do Erafii. Znajduje się ona pod oceanem, łącząc podziemia Królestwa Nigon z głównym kontynentem Erafii. Brakada i Evli przysłały nam posiłki, aby wspomóc nas w trudnej walce. Naszym głównym celem jest zepchnięcie armii krygańskich i nigońskich do tuneli, a następnie podążenie za nimi aż do wybrzeży Królestwa Nigon. Wybrzeże, ej? To brzmi niepokojąco. Władcy posiedni są bardzo wyrachowani. Podczas gdy diabły to follow atakują granice rat i siły Nigonu podkopują się w okolicach Stedwick. Nasze ziemie atakowane są jednocześnie w wielu miejscach. Siły wojskowe rat i powinny zatrzymać się wraz na wschodnią część królestwa. Niestety masz na karku władców podziemi. Twoim zdaniem chcę odparcie ich wojsk w okolicach Nigonu i utrzymanie ich stamtąd na ich ziemiach. W tym decydującym natarciu będą pomagały siły Avli i Brakady. W tunelach nie mogą przetrwać żadne postępki Nigonu i Apollo. Musimy dać władcom podziemi lekcje, której nigdy nie zapomną. Powodzenia! Mam bohaterów na wyższych poziomach niż podstawowe pierwsze. To jest pozytywem. Negatywem jest ta wielka jebutna woda, którą widzimy. I drugim negatywem jest to, że Gildia Magów na trzecim jest w naszym mieście z tym. W naszym mieście zamku. Więc jak mi tylko potrafią być faktycznie trudne, nie mów mi tak. Ja się boję. Boisz, kiedy mówisz mi takie rzeczy? Czym jest Genova? Hej! To zawsze ta robota. Mam wrażenie, że powinien na początku przynajmniej dać złoto, a nie te. A nie... Ekstra. Zwłaszcza jak zaczynam na trzecim. Masz szansę wysłać do Gomorsku z powodem Indygonu. Uważaj na zadzieckie ciśniny najeżone ostrymi skałami. Doskonale.
luneta. No nie ma lunety, a to spierdalaj. Nie ma lunety, nie ma przejścia. Czy coś? Mnóstwo gremów. Czy masz jakąkolwiek magię? Hipnozę. Zajebiście. To jest dokładnie to, czego potrzebowałem w swoim życiu. The Ring? Czy masz już jakąś ofensywną magię? Masz. Okej, czyli możemy się bić z gemami. Darmowe centaury, darmowa siarka, darmowe gremliny. Może faktycznie darmowa, ale wszyscy wiemy o co chodzi. No dobrze. Piętnaście mamy jeden gremlin i ma było warto. Dobra. Gdzie ja z czym jak stoję? Tutaj możemy sobie pegazy zrobić, tutaj ratusz i tu wydam trochę tego, żeby mieć następny kolejny ratusz. Mam dziwne wrażenie, że pożałuję tego jak spamuję tymi. Jak spamuję ekonomią. Teleskop. O, ty lubię tutaj teleskop. Dobra, czyli tak, ratusz. Tutaj mamy ratusz, stradella. Tutaj musiałbym sobie kłóźnię zrobić. Albo ja targowiskę. W ogóle targowiskę miałem. A to unlucky. To wezmę sobie... Wykupię armię. I to boję po dwie... W następnej turze też nie. Gadamy. Jest to doda. Wróciłem do Christiana, do Bastionu i nie jestem pewien, czy chcę tu być. Ajmo, chciałem do obrony zgarnąć za darmo. Rozgrywali sobie nie poradzę w tej chwili. O Boże, drewno. O mój Boże, drewno, przyda się. Potrzebuję jeden drewna. Dajcie jeden drewna. Zamek. Tutaj na razie nic nie będę brał. Mnóstwo centaurów, a co ja mam? 13 i 2. To istnieje świat, w którym to wygrywam, ale nie wiem, czy tego sprawdzać. Bo mam balistę na papierze. Ale tylko na papierze. Wracaj do domu. Elfy mnie pobiją. Kasa, statuetka Poznania. Czy istnieje statuetki Poznania, dzięki której istnieje statuetki Wrocławia? To ważne pytanie. To bardzo ważne pytanie. Dobra, wracaj po jednostki. Antypapieską. Czemu właściwie antypapieską? Wiecie co? Nie, nie opłaca mi się raczej. Bierze magów jak najbardziej. I tu ratusz. Na papier... A, okej. Powiedziałbym, że wtedy było na papierze, a nie na papierze, ale może się po prostu nie znam. Kup sobie. A, nie chcesz mnie. Upsi. To skoro już widzę, jak bardzo ładnie mnie jesteś. O mój Boże. Mogłem pełnić błąd. To był duży błąd, prawda? Może nie aż taki.
Zobaczymy, jak duże. Ile ja tego potrafię? Pewnie parę gargulów. Gawr gul these nuts? Jotem. Nie masz funduszy, jada. To się zaraz naprawi. Jestem nie, że pewien, że to się zaraz naprawi. Dobra, idź po Pegazę. Na razie bardziej budynek do Pegazów niż same Pegazy, ale też może być. Tutaj dużo złota. I to mam wrażenie, że jest zdecydowanie misja, w której chcemy na początku brać więcej złota niż expa. Czy ja chcę się bić z tymi graminami? Chyba nie. Wydaje mi się, że najpierw powinienem wyrekrutować trochę. Bo wtedy jest mniej szansa, że będą chciały się rzeczywiście bić. A ja na chwilę obecną dużo bardziej komfortowo się czuję w sytuacji, kiedy oni po prostu przede mną uciekają. Ale strzałka rzeczywiście będzie miała sens. Podbiegnij tu bez. Czekaj, broń się. Strzelaj. Pegazy zostaw. One mają 6 speeda, w macie 3-4, w macie 7. Chyba i tak to będzie lepiej. Dobra, 900 talów, nic ważnego. Duże ilości nas zbieranych rzeczy. Dobra. To jest to. O Boże, nie jesteś mi tutaj najs. Zebrałem dopiero co jakieś miliony golda, już tutaj mnie najs nie stać. To mnie chyba najbardziej przeraża. Holda ten tam. Holda, da się ten robić. Nice. Zasad. Doskonale. Skorzystaj po obronę. O, bardzo się cieszę. Przydarzą się gremki. Tabela. No, też mi brakuje drewna. To ciekawe. Nie myślałem, że akurat drewna będzie im brakować. Coś mogę wykupić. Może kasnale też się będą chciały dołączyć, no? Przemyślcie to. Bardzo uważnie. Pawilon. Żeby nagi już się dobiły. No ale na nie stać. Waganie. Nieironicznie się zastanawiam zawsze w takich misjach, jak ja mam utrzymywać wszystkie te miasta na raz. Bo wydaje mi się, że to jest naprawdę ciężkie. Tu to też trochę jeszcze na manę. Tak samo by chciał się dołączyć, dzięki Bogu. Jakby zdaję sobie sprawę, że mamy trochę tych, że mamy trochę... właśnie jakiś skrzynek, ale to są tylko czasowe rzeczy, tak? Nie są to rzeczy, które będziemy mieli permanentnie. W sensie one nie dają z tego przyrostu i w pewnym momencie zacznie nam brakować tej kasy. Ciśniesz presję na przeciwnika. Właśnie zawsze mi się wydaje... Nie, może jestem przeżywiony kampania Shadow Dev, gdzie ten... gdzie przeciwnik zazwyczaj na początku jest zauważalnie silniejszy niż gracz i nie da się cisnąć na niego presję, jak to ładnie określiłeś. Gargula?
Zostawcie moje gremliny. Często konsekwencja to najlepsza metoda. Zależy od misji, bym powiedział. Wiem, że jak jest kampania Galu, to tam jest bardzo zabawnie raszować wszystko jak kompletnie imbecyl. Ale mam wrażenie, że to jest bardziej wyjątek, aniżeli reguła. Ona ich nie stać. Jeżeli wasza odpowiedź jest, że mógłbym sobie po prostu wziąć i pozamieniać zasoby na targowisko, to odpowiem wam, że macie absolutnie kurwa rację. Droga, leży, świetnie. Tak, jest nas najgorzej. Kampania KKK. Ew. Ogólnie mam wrażenie, że najłatwiej mi się raszuje zawsze po pierwszej misji. W sensie misja, która nie jest pierwszą. Jeżeli gramy kampanię jakimś magiem, to wtedy raszowanie zdaje się dużo prostsze. W ogóle bardzo, ale to bardzo nie podoba mi się, że mamy tutaj teleporty w jedną stronę, bo wiem dokąd to zmierza. I skłamałbym twierdząc, że mnie to cieszy. Znaczy Sando to przechodzi się sam, mam wrażenie, niezależnie od poziomu trudności, na którym się gra. Tak naprawdę jedyne, co może stanowić jakikolwiek problem, jeżeli można mówić o problemie. Czekaj, nie mam lepszego? Czekaj. Czegoś jeszcze? Pegasów. Sando jedyne, jak dla mnie to może stanowić problem, podkreślam, może stanowić problem, to jest pierwszy tydzień. A wszystko inne dosłownie przechodzi się samo. Czy ja bym przesadził z tymi gefami? Ja bym przesadził. Co wy gadacie? Ta kampania Oga. Naprawdę? Nie, może jakieś tam się pamiętam tę kampanię? Będę miał okazję sobie przypomnieć, I guess. O ile nie zaśwituję w międzyczasie na kampaniach tego. Czemu wcisnę Daniela Centerszela, czyli Jesus. Jeżeli nie zajczuję, to w międzyczasie na kampanii, jak on miał. Ten kompletny spierdoleniec od smoczej kampanii. On tak on miał? Kampania, której wynik zależy od tego, jakie te. Jakie umiejętności tutaj wydałeś w pierwszej misji? Kocham, uwielbiam. Dobra. Co my tu mamy? Co golemy na pewno, a mnie na nic nie stać. Dobra, ja tak tutaj zbieram sobie upgrade'y do tego, do przyrostu, a jednocześnie nie stać mi na nic. I zastanawiam się, po co ja to właściwie robię. Masz dwóch bohaterów, pan Stacy Drakon jest prezentczakiem, czy umiesz w magię? No w sumie. Nie odwiedzam. Magia w ogóle doskonale. Dobra,
to mi powiedz, co tutaj jest. Jest grupa smagów, którzy pewnie będą chcieli walczyć i będzie mi to niemiłosiernie wkurwiać. Biały klucznik. A, to nie jest analog. Nie wiem, czy nie będę chciał podbiec tym Astralem do miasta Christiana. Żeby sobie zgarnął lepszą magię. To tam mam na trzecim tierze. To jest w ogóle tak paskudne, że dają trzeci tier gildii magów akurat w zamku. Czemu? Czemu wy tacy jesteście? Gargule się nie boją. A, basza powoli spojrzeć do podziemi. Zwłaszcza, że widzę, że tutaj skarby, skarbioczki. Czy ja pożałuję tego, co właśnie zrobiłem? Na. Zdałem sobie sprawę, że czasami wypadałoby walczyć dla expa, tam gdzie tego nie robię. Fajnie. Czy gdzieś mogę jednostki dobudować? Tutaj oto życzeń. Czy ja mam u ciebie coś, co chcesz ulepszyć? Wszystko. Halpi się nie boję. Jest też pomoc magii tu. Dobra. Będą już przyrosty. Tak zwane gains. Czy to coś jeszcze jest? Mógłby on biedy skoczyć po golemy. A, bo ten się nie da przejść, to nieważne, nie mógłby skoczyć po golemy. Wracaj do miasta. Czarny klucznik. Czy jakiś tam brzeg? Na brzegu łatwo białego? Zastanawiałem się, czy może gdzieś pominąłem klucznika. Ulepszony klasztor, ulepszone nic. Dobra. Czy to mogę dostać kawałek? Lodowy pocisk, zniszczenie umarłych, hipnoza, który i tak już umiał. No dobra, wracaj do siebie. A tyle. Lejcik, kasa. Proszę bardzo, tak się boję tej misji. Biorąc pod uwagę, że postawiam nawigację doskonale. Że bardzo długo tak naprawdę nie spotykamy wroga i nie wiem, jak bardzo on jest rozbudowany. Żeby się nie okazało, że nagle on mi wyskoczy z jakąś Bóg wie jaką armią. To jest coś, czego najbardziej się boję w takich misjach. Nie wiem, czy oni się do mnie dołączył, nie chcę tego sprawdzać. A tak samo jak nie wiem, czy... To ma sens. Ale tam na razie. Paradoksalnie najmniej się chyba obecnie odpala boję. Wykupię i ledwo było mnie stać. I stać do podziemi. I obawiam się, że tylko jego będzie stać tak naprawdę. Ep. Trochę bieda. A przed co mam na myśli bardzo bieda. Zgaduję, że muszę schodzić do podziemi też, żeby znajdywać jakieś łupy, nie łupy. Dobra, w pierwszej kolejności elfy, potem elfy. Nie stać mnie na upgrade'y. A czy ja chcę płynąć? Wydaje mi się, że przynajmniej jeden z bohaterów powinien spróbować sobie popłynąć gdzieś. Reszta zależnie od tego, co jest w podziemiach, może zwiedzać podziemia, ale przynajmniej jeden z bohaterów powinien pływać. I nie dziwię się, jeżeli wybrałem absolutnie najgorszego możliwego do pływania. O, koleżanka z jednotą, z jedną jednostką. Pada dużą jednostką, ale to wciąż jedna jednostka. Pewnie strzeli mi jakąś magię ucieknie. A
zgadnę. To jest drugi bohater nieco silniejszy chyba. A ty nie jesteśmy na zakup okrętów. Ładuj, my nie jesteśmy na zakup okrętów. Ja się kurwa dam, nie jesteśmy na zakup okrętów. Ale już będzie pięknie splanowana następna tura. Delicja. Przestań zgarniać za darmo rzeczy! Ach, ładuj się na statek. Czemu on ze mną wygrywa? Nie wiem jaki on ma oddział, w sensie ile ich ma. I tak się tego boję. W sumie jest to... jest to już normalny poziom trudności, jest. Au. Bo nie wiem, już się tego spodziewać. Kolci mnie wczytanie save'a w tym momencie. Zacznę się zastanawiać, czy to jest taka jego normalna armia, czy to jest jego jakaś mniejsza armia, czy to jest jakaś jego większa armia. Chuj wie tak naprawdę. O Jezu. Bo jeżeli to jest jego mniejsza armia, to absolutnie nie ma sensu. I czuję, że będę żałował swojej decyzji, że się z nim biję. Jeżeli to jest jego normalna armia, to jeszcze jak się mogę. A mam ochotę powiedzieć, że to może nie być jego normalna armia jak na ten etapie. Tak w 100% szczerze. Że AI stać na nieco więcej. Aczkolwiek jestem bardzo przeważywiony kampaniami Shadow Death, gdzie często w czwartym tygodniu dostawałem jakieś rzeczy typu... Ile oni mi tam mogli wysłać? W czwartym tygodniu... z 30 czarnych rycerzy? I... to jest bardzo niefajne i nieprzyjemne wtedy. Ale styknie. Starczy styknie. Grupa to się boi. Więcej kasy. Trochę wody sobie pozbieramy. O! Możemy olbrzymy. Giganty sobie zrobić już. Ale to przydałoby się coś, co mi trochę więcej mapy odsłania. Gdyby tylko istniała jakaś umiejętność, która zwiększa zasięg widzenia, co nie? Gdyby tylko, co nie? Ulepszenie, ale to jest... Stać mnie szybko? O, stać mnie było na... to jest nieulepszone, wy jesteście nieulepszeni. I kupię tę książkę, bo będę zapomniał o tym cały czas. Miałem magię bez tego, bez książki. W sensie umiejętność magii. Absolutnie, kurwa, geniusz dla ich zbrodni. Ty wracaj na górę po jednostki. Na świątynię boków nie będziemy stać jeszcze przed dłuższą chwilę, też czuję. Dobra, tu jest czarny klucznik, tu jest relatywnie niewielki garnizon. Ciebie na razie najmniej musimy ulepszać. Gdzieś coś widziałem, mi się to nie podoba. Kto jest do ulepszenia? Wy nie. Nigdy nie jest do ulepszenia.
Zróbmy tak, bez gigantów, bo gigantów na razie i tak nie mogę. Co jest jeszcze niełe? A, wy jesteście lepszeni. Właśnie chodziło mi o to, żeby nie rekrutować gigantów, bo powiedziałem, że oni tak nie są lepszeni. Zaczekaj na manę, ty możesz iść na obserwatorów i na medusę. A Genova będzie pływać. Ten moment, kiedy Genova... Gdzieś przy garnizonie im pokazywało bohatera i nie wiem jaką on ma, ale więc dla bezpieczeństwa się cofnę. Wieża magów wymaga biblioteki. Zatnę sobie bibliotekę, w następnej turze wieża magów i dopiero wtedy ruszę. Czy tu mogę coś zrobić? Na smoczu od nich tam nie jesteś. Tak, ciekawości, jako że mamy tutaj osobę, która mam wrażenie, że ogarnia nieco bardziej niż ja, cześć samuraja, mówię o tobie. Czy twoim zdaniem mam zbyt pasywnie takie misje? Bo trochę takie mamy odczucia, ale jednocześnie nie jestem pewien. Nie jest dużo tych herosów? Zdefiniuj za dużo. Bo nie jestem pewien... W jakim sensie może być ich za dużo? Tam jednego... tutaj nie będę miał na razie... zasobów na smoki. Jakie było pytanie, bo nie dosłyszałem. Pytałem, czy twoim zdaniem ten... czy twoim zdaniem gra na przykład zbyt pasywnie tego typu misje? Bo takie trochę odnoszę wrażenie. Zwykle się na 8. Nie wiem, ja przyzwyczajenie zawsze gram na mniej. Ale to mówię. Takie moje przyzwyczajenie i zdaję sobie sprawę, że nie jest to jakieś super optymalne, etc. Ja i granie optymalnie w gry to rzeczy, które bardzo mocno się ze sobą gryzą. Jakoś zawsze mam wrażenie, że optymalizowanie gry zabija mi kompletnie zabawę. I dlatego staram się tego nie robić. Mniejszy jest to absolutnie większy to absolutnie niekonieczne. Najpierw spróbować wiedzieć to, co już było odsłonięte. To chyba wystarczy na kopaństwo. Pewnie masz rację. Jakby jakaś część mnie ma w głowie, że to są kampanie z podstawki ten. I nie czuję aż takiej potrzeby, żeby się jakoś mocniej spinać. Przy czym jednocześnie boję się, że ode mnie przysadę w drugą stronę. Ono moment, tematura dzwoni. Matula zatroskana się dopsywała, bo mam drobniutkie problemy zdrowotne.
Ten mogę tego kopalę mnóstwo. Powiedzmy, że bardzo niefortunnie ubierze to się w twardego. Takim krajem kampanii dodatków raczej nie przejdziesz. Znaczy... Właśnie... Ja się wydałem sobie, bo wiem, że kiedyś przeszedłem cały Shadow, tak? Przy czym wiadomo, nie grałem na jakiś najwyższy poziom w tym na siebie, absolutnie, tak? Ale... Nie kojarzę, wyszło mi jakoś bardzo tragicznie. Miałem spore problemy, miałem z kampanią z Armageddon Blade, ale... Też nie było tak, że moim zdaniem były nie do przejścia czy coś. Znaczy 2 miesiące i 1000, tam nie było 4000 przypadkiem, tam było 5 taków po 800 chyba. Albo już źle pamiętam. Widmagi. I to stanę sobie, zwłaszcza, że tydzień się kończy. Z takim tempem? Nie, no ja zdaję sobie sprawę. Przy czym... Też trochę mam ochotę powiedzieć, że do kampanii Drakona bym podchodził nieco inaczej. Bo wiem, jaka ona jest. Obserwatorzy uciekają, to ludzie się nie boją. Kolejny potężny garnison. Many bazowo, czyli idę. Wszystko popełnić sudoku. Znaczy, to chyba też jest tak, że jeżeli grasz zbyt pasywnie, to jej po prostu nie przejdziesz, bo zwyczajnie ci czasu zabraknie. Ale może już też sam źle pamiętam. To jest trochę silniejszy zamek, ale tylko trochę. Wciąż powinien być winable. Zwłaszcza jeżeli koledzy będą chcieli wychodzić z niego. A pytanie, czy będą chcieli. Wygląda jak chcieli. Znaczy ja pamiętam, że na przykład te walki z nagami robiłem w dużej mierze jakimiś blindami czy perserkami. Kampania GMO. Zawsze miałem wrażenie, że w tej kampanii gram z... Może nie tyle, że nie mam przewagi, tylko... że mój przeciwnik ma lepsze jednostki, przez to ja muszę go bić, zanim będzie miał te jednostki tak naprawdę. Ale to mój absolutny stan hejtu na... jak to się nazywa? Na czarnych rycerzy. Bo czarni rycerze to bardzo słabe bestie. Ach, daj mi magię wody, daj mi je inteligentnie. A, zabytasz sobie do win magii tutaj. Zabytasz jeszcze jednego bohatera. Skorpiony. Aż dziwnie, kiedy kiedy jednostki są nazywane inaczej niż w mieście.
Skalpeny zamiast nagi. Jest drugi dzień, więc jeszcze ma czas na smoki. Potencjalnie. Tutaj mamy na tuszę, więc this is fine. Tam wygląda jak coś, co może być impelne. Czy ja chcę się wrócić po jednostki, zanim pójdę dalej? Nie wiem, czy mnie stać nawet na resztę jednostek, żeby to miało znaczenie. Wesła taktyczna stoi wyżej, understandable. Ten wir na pewno nie zaprowadzi mnie tam, gdzie bym chciał. Dajcie mi proszę kopalnie pys. To jest ten sam garnizon. Idę też po części dlatego, że chcę zobaczyć ile... Oni mają tutaj jakiś miast, nie miasta. Widzę, że jest wieża obserwacyjna. Czy gdzieś jeszcze coś w moich miastach mogą lepszyć? Teoretycznie magię co najwyżej. Okej, tam jest ich bohater. Czy on jest silny? Wygląda... No, są znaki zapytania? Mam miasto. Pójdę z bohaterem się bić, chyba. Pewnie zaraz pożałuję, że idę się z nim bić, ale spróbujemy. Czenowa. Wszędzie mam zamki, wszędzie mam to. Wszystko inteligencja. Czyli many mam na długo, tylko trzeba jeszcze miejsce rzucać. To obecnie mam wrażenie, że jest moim głównym problemem. Czy to nie jest tak, że ja nie mam many na rzucanie, tylko ja nie do końca mam co rzucać za tę manę, którą mam. Bo jasne, można mówić, że mam jakieś, nie wiem, jak na to lightningi czy coś, ale one są dobre gdzieś tak, mam wrażenie, że w pierwszym, drugim tygodniu, a nie teraz. Czy ja mogę smoki ulepszyć? Nie, bo nie ma Gilimaru, przestań stawić. Nie wiem, czy kolega Tarzan nie wygra przez tą maczugę, mam nadzieję, że nie. 12 ataku, z drugiej strony nie ma. Aż tak dużo niby jednostek. Znaczy, okej, okay. Tak też można, I guess. Dobra, teraz kategorycznie wracam po jednostki. Znaczy, w sumie wracam po jednostki. Może zacznę robić w miarę mądre rzeczy. Czyli na przykład brać bohatera. O Boże. Ja nie mogę nawet wszystkich jednostek wykupić z jednego miasta. Pomoc. Tak mnie to boli zawsze. Ty pobiegnij, zanieś jednostki, koledze. Te teleporty mnie ganiają tylko między tymi? Między... tymi przejściami? Tak się zastanawiam.
zobaczę, nie będziemy miał okazji się przekonać. A ty biegnij tu, ty biegnij tu. Zaraz okaże, że się wyrzucę gdzieś na teren vloga kompletnie. Czy to ma... Ona ma na tutaj nocy, żeby sobie z chlabelnikami poradzić. O, czyli tam nie wrzuca do vloga. Nice, ale nie do końca. A zobaczymy, czy nice, czy nie. To, czy nice, czy nie, jest bardzo mocno zależne od tego, ile ten, ile jednostek ma mój oponent. Proszę mnie to wszystko tu dać i możemy lecieć dalej. Okej, czyli tutaj kompletnie nie było warto. Ląduj, chyba pewnie ty chcesz się dołączyć. Może być. Jest czarny klucznik przy okazji. Ciekawości zobaczę, czy ja jestem silniejszy, czy mój przeciwnik. To gra przynajmniej uważa na ten temat. Mój przeciwnik podobno jest ode mnie w tej chwili silniejszy. Że się tak wyrażę, niefartownie. I to gorsza, wciąż nie czuję, żebym był w stanie utrzymać swoje miasta. Bo przypominam, że ja jednak nie miałem jak wykupić wszystkich rzeczy. To teraz pytanie, czy to jest tak, że oni mają po prostu jakiś, na przykład, nie wiem, jedną silną armię, która po prostu im to wszystko wynagradza i jest odkryptowana, czy to rzeczywiście jest tak, że oni mają gdzieś jednostki, na bohaterze w sensie. Który jest w stanie mi zagrozić w tej chwili. Trzeci miesiąc już. Kolejny garnitur. A, nie chciałem! Jeśli zamordujecie mnie bez... te mieli czarne smoki. No i teraz tutaj, dokąd teraz? O, Garek, to się dołączyć nie tym razem. Harpie, whatever. To może być tam, I guess. Tu mogę wyjść na górę. Może tak samo jak wcześniej podesłałem temu. Jak wcześniej podesłałem bohaterowi zamku, to podeślę stąd oddziały. Stać mnie chodzi, wam nie stać. Ach. I Christian na górę. Jedna rzecz, która mnie cieszy, to że jeszcze ani razu nie miałem dzikiego najazdu z tego. A właśnie, z teleportów wejścia. Bo trochę się tego bałem, powiem szczerze. Poczekaj, ty jesteś tu, ty jesteś tu. To chyba będzie najszybciej. Taki punkt środkowy, że tak to ujmę. Idź się bić z tym.
Czy to ma? Nie no, mało ósmy poziom. Czyli bardzo niefortunnie trafiałem z umiejętnościami do tej pory, bo zastanawiałem się dlaczego ten... dlaczego... on wciąż ma... tak mało magii. W sensie różnych rodzajów magii. O. Jedyne co mnie pociesza to, że to jest to miasto, które... O mój Boże. Że to jest to miasto, które ma oddajowy jednostek do produkowania. Można do podziemi zejść. Pytanie, czy ja chcę tutaj do podziemi zejść. Mogę jeden bohaterów zejść niby? Tych dodatkowych? Bo co, on tu nie chce lądować na razie. Ajna, gdzie jesteś? Tu jesteś. Daj te jednostki. Czy oni mają jakiekolwiek miasta na powierzchni? Jakaś część nie ma ochotę powierzy, tak? Ale głowy nie da sobie uciąć. Jenowa. Zastanawiam się, czy ona da jakś tam upłynąć, tak żeby nie wpaść na wrogów. Muszę się pozbyć tych serberków. O, w ten sposób. A? I spać na razie. Chcesz spać, czy... jeszcze może. I wtedy Assal może zająć ten garnizon. I Aina będzie chodzić za nim i zobaczyć, czy tam coś jest godnego uwagi. To chyba same zajścia w dół są, mam wrażenie. Ty idziesz tu się bić, ty możesz... Mam wrażenie, że tutaj dosłownie nic nie ma. Okej, to nie jest coś, czego się spodziewałem. Nie będę kłamał. I chyba tego nie wygram, jak patrzę na jego statę. Ja dostanę samotny pierdol od tego bohatera. Ale będzie uciekany teraz jeszcze je. Pytanie, jaką on magię ma. Piorun, jeżeli to pioruny, które będą lecieć w falabarników, to nie będę narzekał. Powiem tak, jeżeli tak będzie strzelał, to istnieje szansa, że to wygram. Tylko no musiałby robić cały czas takie niemądre rzeczy, w co nie do końca wierzę. Diabłów nie zabiję w ten sposób, więc będę myślał o czymś innym. Chyba, że hej. Wróca hejta. Nice. To jest wygrywable. Dużo bardziej niż myślałem, że jest. Błagam, zabij. Okej, tak. Znaczy, żeby nie było, to jest mi jak najbardziej na rękę i o mój Boże. To jest mi jak najbardziej na rękę i w ogóle, ale zdecydowanie się tego nie spodziewałem, o tak powiem. Dobra, ty mnie będziesz bić, to ja... O Boże. Powiem tak, lepiej dla mnie zdecydowanie, że on ma ten... Że on ma te... silniejsze armie na słabszych bohaterach niż odwrotnie.
Bo boję się pomyśleć, jak tamta walka poszła, gdyby on miał też te smoki normalnie u siebie. Zalansowana magia wody. Może tutaj podbiegnie, a Aine zobaczy, co jest zagranie. Tam jest loch. A, fuck. Ale to bohater z tej samej strony, co ten kolega tutaj. Czy ten bohater, który tu bywał, wylądował w końcu? Nie, on tu bywa. I jeszcze mi nic nie grozi. Odbędę się chyba brodników, polepszam wszystko. A w sumie mogłem ten. Głupio zabiłem, bo mogłem zaraz się ich pozbyć, to wrzucić ich do miasta. A jaki tym. Na wszelki wypadek będę kazał Genowie pójść na tą stronę chyba. Tak. To miasto jest praktycznie niechronione. Nie licząc banku oczywiście, ale no, na to nikt nie poradzę. Strzałkę tu. Będę sobie sprzedał trochę zasobów. To sobie widzę da zmachnę. Żeby Christian miał 40 magii. Punkcików. Które to było miasto? To jest to miasto. I tam jest ten skurwol. Dobra, gdzie jest ten bohater? Też czuję, że ta czeka mnie najwspanialsza rzecz w każdej kampanii, kiedy odpowiedź ganianie się za bohaterami. Przynajmniej chciałbym wierzyć, że to będzie tylko ganianie się za bohaterami. O! To było puste miasto. Nie podoba mi się to. O kurwa. Nie mogę być pewny, kolegowie, ale to może nie pójść tak dobrze, jak chciałem, żeby poszło. Tak wam powiem. Powiem więcej, jestem niemalże pewien, że to pójdzie absolutnie okropnie. Zwłaszcza jak patrzę na różnicę w ilości jednostek. Na odpowiednich tierach. I w to, że ona ma 13 tego. 13 obrony. Będzie w pierdziel i to bynajmniej nie ja jej puszczę. Jakby ratuje mnie od dominę to, że mogę Lightning Bolt nic dać, ale tak jak mówiłem wcześniej przy jakiejś okazji, że zaklęcia są dobre, ale nie na tym etapie. O kurwa. A jednocześnie nie miałem na tyle dużo, ja wciąż nie miałem na tyle dużo karty, żeby się poddać. Ulala. Ty Boże, ale szpiedł. Teraz to już na pewno chce się poddać.
raczej to. Jakby przynajmniej tytanów fajnie jest sobie zachować, I guess. Teraz tak, Genova. Co Genova może zrobić? Genova wciąż nie jest aż tak silna w tej chwili, ale... Poczekaj, gdzie był ten bohater? To był ten bohater. Co się zastanawiam, czy ktokolwiek u mnie w tej chwili mógłby z tamtym kolegą konkurować? Bo mam pewne podejrzenia, że może to być niewykonalne. Gdzie jest Asso? Tu jest Asso. Dobra. Muszę coś sprawdzić. Gdzie jest auto? Ono aż tak wyda się tutaj? To nie jest to, czego się spodziewałem. Wykup wszystko. Wykup też bohaterkę. Wykup zamek. I mogę udawać, że się bronię, I guess. O, pływa 9 smoku! O, Jesus! Zamina, I guess, że on nie dostanie tych jednostek? Czemu te piapie, ale te balisty strzelają? Balista. I want to fucking die. Pojebie mnie. Czemu one strzelały w balistę? Dobra. W jakim ja położeniu jestem i dlaczego w chujowe? Coś tam to dlatego, że za wolno się dni biłem. I pewnie jakieś ziarenko prawdy w tym by było. I to jest najgorsze. A co musi zaczekać chyba? Tutaj powinienem być w stanie to wygrać chyba. Też nie jestem pewien. Smoki są strong. A magia mi nie pomoże na smoki konkretnie. Czy ja to wygrywam? Znaczy z nim na pewno. To nie jest negatywalne. Pytanie czy... parę smoków. Jaka część mnie chce powiedzieć, że ja to wygrywam, ale nie jestem pewien. Tam zabiję jednego smoka, sam pewnie stracę więcej aniołów. A, jeden do jednego. Coś czuję, że straty nie będą tego warte. Jednego nie zabiję teraz. Hem. O,
off. Fuck off. Chłop mnie intensywnie to boje, guys. Przynajmniej powinienem dobre artefakty dostać. A mi powiedziałem dobre. A nie spodziewałem się, że aż tak dobre. A mi rozumiem już w tym momencie, skąd on miał tyle statów. Zlutowałem w smoczu utopię. W formie bohatera. W sumie. To nawet się zgadza. Oni nie wylądowali nigdzie. Rayton sobie tylko gdzieś tam pływał. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ty sobie to zajmiesz. Być może środkiem, co?